I poprosiłbym każdego o rzut 3K6. Na dzień dobry, na co się stało pomiędzy? Ach. Niebezpiecznie blisko, ale to jest wynik zły. Im wyżej, tym lepiej generalnie. Tak, to jest wynik bardzo kurwa zły. Nie jest bardzo zły, jest troszkę zły. O, jak ładnie. Dobrze, więc tak, jako że ranny ptaszek rzucało pierwsze. No to tutaj będzie tabela pracy. Poproszę o 3K6. Dziewięć. Okej. Udało ci się przeżyć ten okres, nie zarabiając za dużo, nie tracąc za dużo pieniędzy. Nie ma żadnych plusów ani minusów, więc jest git, jest średnio. Siadło średnio. Jest okej. Kruku, ty masz 8, tak? Tak. Więc tam jest pomniejsza trudność. Poproszę o rzut K20. 4. 4, ale nie musiałem daleko szukać. Drobne kłopoty finansowe. Proszę rzucić K6. Tracisz 4 złote korony. O, to nie masz kurwa wypłaty. Jak nie stać cię na utratę 4 koron, to musisz sprzedać tyle pieniędzy, tyle przedmiotów, ile masz. Żeby cię było stać na to. Poczekaj. Jako, że my... Chyba, że się... zaklęty, sprzedanie zaklętego obiektu całkowicie czyści cię z długów. Tak. I to jest moment, w którym ja się bardzo zastanawiam. Bo te... ja mam w tej chwili na sobie... cztery, pięć złotych koron. Mm-hmm. Bo ja ustaliliśmy, że to ja trzymam siano, które dostaliśmy jako zaliczkę za robotę. Dodatkowo mamy te buty, które sprawiają, że się trochę lewituje, które już jak ustaliliśmy, chcemy wstępnie zaproponować rannemu ptaszkowi, żeby nie tonął jak kotwica w wodzie. I mamy amulet z elfem, który chuj trochę wie, co robi. Więc jak mam być szczery, to jakby tak się tego dziwnego amuletu z elfem pozbyć, to mi to nawet pasuje w nastawieniu do życia. Okej. Nie ma problemu. I tak nie wiemy, co robił, więc... Jestem chyba spoko z tym, że tracimy, że tracę ten amulet. A mogłaś się dowiedzieć. Muszę, odkupić eliksiry leczenia, to nie są tanie rzeczy. Dobrze. Ty masz, ranny ptaszku, kulę. Jaką? A, kulę, tak, ja. Got it. Okej. Okej, mamy jeszcze zgniłka. I ten wynik oznacza, że po prostu pracowałeś na swoje przeżycie. I proszę o rzut 3K6. 7. Czekaj, dobrze ci powiedziałem? 10? Tak. 7, tak? Zarobiłeś bardzo mało. Jest to styl życia... biedny. I to się już z czymś wiąże. Ubóstwo wiąże się z tym, że wynajmujesz jakieś miejsce do spania w ciasnej izbie dzielonej z innymi osobami, czasem głód zagląda ci w oczy. Na początku przygody wykonaj test siły. Porażka oznacza, że tracisz jeden wybrany przedmiot o wartości co najmniej jednego srebrnika. Okej. Jeśli nie masz takiego przedmiotu, no to zostajesz zarażony chorobą. I są też zasady do tego. No spoko, jestem w sumie niewrażliwy na choroby, więc... A, no to tu widzisz. To czekaj, już wykonam test siły.
Poziom trudności 10 standardowo, cień władcy demonów. 16. Udało się. W porządku. Było ciężko, ale ten. Zrobimy tak na poziomie meta, że co wy robicie z tą kulą? Jak się już po tych kilku dniach podróży spotykacie z powrotem w rozstajach? No myśmy de facto mieli tą kulę oddać do tej osoby, która nam to zleciła. To był ktoś z Rady Miasta, bodajże nas tam wysłał do tej wieży, z tego co pamiętam. I on chciał, żeby mu to oddać, więc ja, jak już, jako że ustaliliśmy, że to jest związane ze złą magią i jest to niedobre i w ogóle fe, to tak jak powiedziałem, że ja na pewno nie pozwolę tego używać nam. Mocno się waham, czy w ogóle dopuścić do, wiecie, puszczenia tego dalej, czy tego nie zniszczyć. Natomiast chciałbym wiedzieć, chyba chciałbym się najpierw, zanim zdecydujemy, dowiedzieć, do czego ta osoba tego potrzebuje. Przypomnę wam, kto wam to zlecił. No właśnie. Ezekia. No Ezekia, wiedźma. Ezekia, wiedźma reprezentująca biedotę w Radzie Miasta. Młoda kobieta, która nosi właśnie czarną suknię, piczasty kapelusz, wręcz tak z premedytacją, co nie? Buty na, ciężkie buty na obcasach, ma bladą skórę, czerwone włosy i jasno zielone oczy. I ona jasno mówiła, że jest to ponoć jakiś artefakt, który pozwala widzieć przyszłość i jakieś odległe miejsca. No i chce tego użyć, żeby zabezpieczyć bardziej same rozstaje, żeby były bezpieczniejsze dla ludzi. No więc... Natomiast kosztem używania czarnej magii. Jest, na 100% jesteś pewny, że to jest na 200. Przedmiot. Niestety na 200 nawet. No to teraz pytanie, jak nasze postacie do tego podchodzą? Czy ważniejsza jest dla nas praca i zapłata za naszą pracę, czy ważniejsze jest niedopuszczenie niepowołanych osób, żeby miały takie przedmioty? No właśnie, dlatego podniosłem ten temat. Ale jeśli tego nie oddamy, to co chcemy? Zniszczyć? Krok chyba chce zniszczyć. No wiesz, jest to ewidentnie artefakt korzystający z czarnej magii. I czy my w ogóle, czy my znamy ją na tyle, żeby być przekonani, no właśnie miałam że... się pytać, czy czarna magia zawsze może doprowadzić do czegoś złego? Myślę, że w tym świecie. Myślę, że to nawet nie osoby, które nie mają za dużo wspólnego z magią, wiedzą, że chyba tak. To jest chyba tak, że... A co jakbyśmy skonfrontowali naszą wiedzę z Ezekią i zobaczyli, co ona nam powie na ten fakt? Może ona nie wiedziała, że to jest tego typu artefakt. No, ja myślę, że jak jest wiedźmą, to ona doskonale wiedziała, po co nas wysyła. Właśnie. To tak nawet na taką prostą goblinią logikę. Ona wie, co to jest. Też mi się tak wydaje, że ona bardzo dobrze wie, co jest grane. A więc? To powiedzcie mi, no, co robicie w takim wypadku? No ja nie ukrywam, że mówię, mam spory problem z oddaniem po prostu do używania swobodnego, niekontrolowanego. Po prostu artefaktu chaotyckiego. Zgniłkowi to w sumie wsioryba, dopóki to go w dupę nie kopie, to jest dobrze. On się zajmuje swoje błotko, swoje piekiełko i tyle. Pytanie, czy my możemy się z nią skonfrontować jakoś? No tak, mamy jej oddać to, więc możemy się z nią skonfrontować. No bo jakby, no tak. My za to mamy dostać 80
Srebrniku. Mhm. Co, umówmy się, nie jest jakimś... dużą kwotą za to, co tam przeszliśmy. No właśnie, o to chodzi. To ewentualnie możemy jej oddać, ale wyciągniemy jakąś coś ekstra. Pytanie, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego coś ekstra. Nie da się pozbawić, że tak powiem, klątw artefaktu. Wyciągnąć z niego magię, wydaje mi się, że w jakiś sposób mogłoby się dać, ale... ale chyba nie mam pojęcia jak. Ja chyba nie potrafię takich rzeczy robić. Znaczy ty, Kruku, się znasz na takich rzeczach z powodu tam swoich ścieżek, co nie? No tak. Tak generalnie i ten obiekt, ten orakular działa tylko dlatego, że został stworzony właśnie za pomocą mrocznej magii. Znaczy, jeśli chcecie sprawić, żeby już nie działał, to trzeba go zniszczyć najzwyczajniej w świecie. No tak, no i znaczy, że to jest obiekt o rozmiarze, spokojnie może być to obiekt o rozmiarze jedna, druga, więc ja go mogę jednym zaklęciem wysadzić. No, i już tak. Nie będzie istniał, nie? Jakby nie jesteśmy w stanie wyciągnąć z niego mocy, tak żeby ona go dostała, pomyślała, że o, ho, mam to badziewie i potem się okazuje, że a, jednak nie działa. A możemy się jeszcze rozpytać o nią, bo tak naprawdę nie wiem, kim jest ta osoba i oddając jej taki przedmiot, żebyśmy nie narazili czasem wioski całej. No właśnie, ja bym do mistrza Drina zagadał, do... Inkwizytora? Do Inkwizytora bym zagadał, co on o niej myśli, czy to jest, wiesz... Czy to jest osoba, której można zaufać. Mhm. W wielkim skrócie myślowym, tak, czy to jest osoba, której można zaufać. Jasne. Niech sobie każdy z was w sumie rzuci na wolę albo intelekt, bo to będzie takie przekonywanie, to prawda, wyciąganie informacji. Dobrze. 22, a co? Naturalne 20. Ale fart. To dlatego, że się przebrałem w te szaty, co to jej kupiłem tydzień temu. Zapewne. Dobra, okej, w porządku. No to mogę wam powiedzieć, w sensie z informacji, które tam zdobyliście, prawda? Że... Ezekia rzeczywiście jest najmłodszą członkinią w ogóle Rady i została wybrana, żeby właśnie reprezentować najbiedniejszych mieszkańców Rozdroży. Chodzi ogólnie opinia, że nie bardzo w ogóle lubi być w Radzie i tracić czasu po prostu na czcze gadanie. Woli raczej działać właśnie w najbiedniejszych dzielnicach. Ojciec Paulus, czyli głowa właśnie kościoła Nowego Boga w całych Rozdrożach, bardzo jej nie lubi. Ponoć całkiem napięta sytuacja jest także między Ezekią a dowódczynią Reną, czyli tą dowódczynią sił krzyżowców, którzy tutaj stacjonują. Coś tutaj nie bardzo klika. O dziwo, inkwizytor Randolfus za bardzo się nią nie przejmuje. Czyli tutaj albo nie widzi żadnych problemów, że nie uprawia czarnej magii, albo nie uważa, że jest zagrożeniem w jakikolwiek sposób. Mhm. Pozostali członkowie Rady raczej aktywnie czują do niej albo obojętność, albo delikatną niechęć, bo głównie działa przeciwko nim. No bo ona reprezentuje najbiedniejszych, a no cała reszta to raczej są grupy trzymające władzę, mówiąc tutaj no bardzo skrótowo. No tak. Sama pani burmistrz Katrin Edgerton raczej uważa jej głos Ezeki za dosyć ważny, bo reprezentuje większość mieszkańców. Chociaż dalej są to mieszkańcy, którzy nie mają wpływów, nie mają pieniędzy, nie reprezentują nawet sobą siły militarnej, tylko są tą samą podstawą społeczeństwa, tymi krótko żyjącymi, a długo pracującymi osobami.
A poza tym, Saturn 20, to ci mogę powiedzieć, że chodzą plotki, że między nią a dowódczynią Reną jest coś więcej niż tylko niechęć. A cóż to jest? To coś więcej. Nie wiem, kogo się zapytasz, to coś innego słyszysz. Mhm. Ktoś tu mówi, że to jest prawie, że na skraju otwartej wojny. Ktoś mówi, że to jakieś zaszłości po prostu krzyżowców, którzy są po prostu fiu, fiu, fiu w walce z magią w głowie, co nie. Że to w tą stronę. Ktoś tutaj znowu, że Ezekia ponoć skrzywdziła właśnie rzucając klątwę na kogoś bliskiego Reny. Tutaj jest dużo różnych plotek, nic konkretnego, ale ewidentnie widać napięcie, kiedy te dwie osoby są w jednym pomieszczeniu. A że są razem na każdym zebraniu rady, no to cóż. No to iskrami strzela. Dokładnie. Jak na przykład próbowałem rozmawiać, na pewno gdzieś tam zagadywaliśmy do Randolfusa i tak dalej, on był spoko z koncepcją używania, dostarczenia jej czegoś takiego? Znaczy, jeśli w ogóle inwizytorowi Randolfusowi mówiliście, że macie mroczny artefakt, który pozwala widzieć na odległości dzięki mocy demonów, to on mówi, oddajcie go, zaraz go zniszczę. No właśnie tak podejrzewałem, więc nie wiem, czy ja mu to w ogóle powiem. Ja myślę, że wy byście tego nie powiedzieli do niego. Nie. Bo szczerze, widzieliśmy, jak egzortyzmował tą jedną biedną i nie zostało z niej za wiele. No cóż. No to zdajecie sobie też doskonale sprawę, że na przykład Mistrz Drin byłby w stanie pewnie zapłacić wam więcej pieniędzy za taki przedmiot. No właśnie. Bo on jest biznesmenem, a wiedza to potęga, a potęga to pieniądze, tak? A możliwość widzenia czegoś na odległość to jest dużo pieniędzy. No. Tylko z drugiej strony dalej będzie to używany ten przedmiot. To jest inna sprawa. No właśnie. W ostateczności możemy się oddać faktycznie temu inkwizytorowi Randolfusowi, a wiedźmy ewentualnie okłamać, że on nam to zabrał, czy nas tam przejął. Wiedział albo wyczuł, że mamy taki przedmiot, czy coś takiego. Schaltował nas, powie miasto oddawać, albo gincie, czy coś takiego. No, możecie równie dobrze powiedzieć, że niczego takiego tam nie było, co nie? To też. W tej wieży, gdzie byliście. Ale podejrzewam, tylko że... Tylko wy tam byliście. Ale Zbigniewek podejrzewa, że jak wiedźma para się magią, to może widzieć albo czuć trochę więcej. No więc dlatego było, że jest i nie ma. Co myślicie, nie? Czy chcemy po prostu zarobić jak najwięcej? Bo wtedy faktycznie ja bym się po prostu zgłosił do Drina, bo on zrobi z tego po prostu użytek taki, podejrzewam, czysto biznesowy. Więc tu chociaż tyle, że nie podejrzewam go o to, że on zacznie tego wykorzystać z tego tylko po to, żeby, wiecie, przywoływać demony do rozstajów, bo jemu bardziej chodzi o to, żeby zarobić więcej siana. Zniszczyć, no to wiadomo, to jest najprostsze rozwiązanie, najbardziej zgodne gdzieś tam, podejrzewam, z tym, co w co wierzy Kruk. Natomiast no ja mam ten problem, że niespecjalnie ufam tej Ezeki, no bo to jest jakaś wiedźma reprezentująca jeszcze biedotę. Wymyśliła sobie, że chce demoniczny artefakt, żeby widzieć miejsca gdzieś dalej w celu ochraniania rozstajów. Ale jak to wpływa na ochronę rozstajów? W sensie... Wiecie, nie widzę trochę połączenia między tym, że jesteś w stanie zobaczyć jakieś miejsce, które jest daleko, a ochranianiem miasta. Bo można też, wiecie, wejść na wieżę tego budynku w monetach, w którym siedzą brązowe płaszcze i też będziesz widział, jak coś się zbliża do miasta, więc... Wątpię, że ona chce z tego zrobić, wiecie, teleskop. To raczej, no śmierdzi mi to strasznie. Znaczy ja myślę, że ona może chceć użyć tego do szpiegowania na przykład reszty rady, albo skoro to pozwala zajrzeć w różne miejsca, to można to tego tak używać. No właśnie. A że cena jest taka, jaka jest.
No, powiem wam szczerze, będąc tak, wiecie, kompletnie obiektywnym, to to, że prawie zginęliśmy kilkukrotnie, nie jest warte 80 srebrników. Ty zgniłeś, jak się z tym zgadza, wyciągnijmy z tego więcej, idźmy do Drina. Ja się tylko boję o tych ludzi, że jeśli wiedźma by miała taki artefakt, to wcale by się nie przejmowała ludźmi, grabiałaby pod siebie, tak mi się wydaje, bo ona nie ma żadnego interesu w tym, żeby ochraniać słabszych, tak mi się wydaje. No w sensie z jakiegoś powodu to robi. Tego trochę nie rozumiem też, nie? Jakby co jest jej motywacją? Czy ona mówi, że chce? Może chciała nas w ten sposób przekonać, bo na przykład na rannego ptaszka by to zadziałało. No tak, ale też jak rozmawialiśmy z przedstawicielami Rady, no oni stwierdzili, że no ona jednak działa na rzecz tej biedoty tutaj w rozstajach. Nie? Nawet pani burmistrz się liczy z tym, co ona tam mówi, bo faktycznie reprezentuje tych ludzi. Tylko co to znaczy, że ona ich reprezentuje, nie? Czy chodzi po smutach i rozmawia z żebrakami i pyta, czego im byłoby potrzeba w rozstajach? Wątpię. Może podnosi zawsze, jakieś problemy, nie wiem, higieny. Właśnie zawsze czy... można by się zapytać po prostu ludzi, tak? Jak to rzeczywiście wygląda? A przejdźmy Z drugiej strony, jak ginęli ci różni ludzie tutaj w smutach i nie tylko, to jakoś nikt specjalnie nie chciał temu zadziałać w tym temacie. Dopóki my z tym czegoś nie zrobiliśmy. No właśnie, gdzie była Ezekia wtedy? Jak to gdzie? W budynku Rady. Jak mamy jeszcze taką okazję, no to ja bym się wypytała tych ludzi. Dobrze, to jeszcze przed podjęciem decyzji przejdźmy po smutach, wypytajmy. Czemu by nie? Dobrze. To zrobimy na tym samym rzucie, tu nie ma co nawet rzucać dalej, co nie? Okej. Ludzie mówią, że ona w ogóle mieszka w smutach. Nie korzysta z żadnej rezydencji tam w młotach czy gdzieś dalej. Ma tutaj swój dom po prostu. Dwie takie główne rzeczy się przewijają z nią związane. Przede wszystkim dosyć mocno sprzeciwiła się gildii, która no, wciągnęła ją na swoją czarną listę. Gildia to jest taka duża organizacja wszystkich kryminalistów, która ma właśnie siedzibę w Mutach. Tam są trzy gangi, jedna dosyć duża rodzina właśnie no, mafijna, że tak powiem. Oni zasadniczo trzepali całymi rozdrożami pod względem kryminalnym. Zrobili z tego po prostu usystematyzowany biznes, prawda? No, Ezekia chciała, żeby się trochę wynieśli ze smutów, nie bardzo to wyszło, no bo oni są zbyt potężni, to nawet brązowe płaszcze nie chcą za bardzo ich próbować ugryźć, bo tamci mogą się odgryźć na przykład na rodzinach wszystkich i tak dalej, i tak dalej. A została też wciągnięta właśnie przez to Ezekia na czarną listę gildii, więc no, jeśli coś nie ma ograniczeń, że tak powiem, do użycia przemocy i innych rzeczy przeciwko niej od strony gildii. Z drugiej strony wyszła z inicjatywą, która nie do końca się udała, bo cała rada to przyblokowała, żeby przekształcić w Grze Miłosierdzia. To dawniej był szpital w smutach, który później przerodził się z braków funduszu po prostu przez na prywatnie prowadzony szpital dla obłąkanych. I obecnie jest dalej taki. A ona chciała to, żeby wykupiła to rada, wzięła pod własne skrzydła i otworzyła tu normalny szpital dla biedoty, lazaret, którego brakuje w mieście jak cholera. No bo co prawda w katedrze nowego boga jest coś takiego, ale nie jest to darmowe, więc najbiedniejsi dalej nie mają gdzie się leczyć. No i macie, no to sprawia wrażenie... W sumie to całkiem okej osoby. A możemy jeszcze spróbować ją odwiedzić w jej miejscu, gdzie żyje, tak? Może tam coś znajdziemy.
Jak już chcecie mieć taki pełny obraz tej osoby. Od razu powiem, że w najbliższym czasie ona będzie przebywać w siedzibie Rady i będzie brać udział w zebraniach, bo jest, więc tak... Znajdziemy, co powiedzieć, żeby jej nie ufać. Jeśli nie znajdziemy nic podejrzanego, to może jest szansa, że jednak chce coś dobrego zrobić. Chcesz się włamać do jej mieszkania? Włammy się. Czy... Spoko, jak chcecie, możemy. To też najwyżej przyniesie jakieś mocno nieoczekiwane konsekwencje. Dla mnie spoko. A czy mamy kogoś, kto jest lepszy na przykład we włamywanie się i mógłby to zrobić tak, żeby nikt się nie dowiedział, jak się włamujemy? Ja sądzę, że nie ma takiej. Nie ma tu takiego. Nie ma zgniłka? Zgniłku. Czy ty byłbyś w stanie użyczyć nam swoich zdolności, żeby przeprowadzić... Aha, dobra, to ja wiem, co by tu kombinowali. Jakby co, to tylko mnie złapią. Dobra. Więc to będzie jak zwykle. Powiedz, na że byłeś umówiony na wizytę. O, jeszcze kłamać. Będziemy cię obstawiać, spokojnie. Wydaje mi się, że jeżeli my tutaj zrobimy obstawę, to ty spokojnie możesz się tym zająć. Nikt nie będzie miał pretensji. No, dobra, spoko. Mogę spróbować. Tylko ranny ptaszku, daj mi te buty, to się przydadzą. Proszę. Bierz, korzystaj. Nie pamiętam momentu, w którym ja oddałem te buty, a tu już widzę, są przekazane dalej. No nieważne, nie. O, to są buty na pożyczenie, tak? Wspólne dobro. Wspólne dobro, dzielmy się nim. Okej. Dom Ezeki jest w smutach, tak jak mówiłem. Znajduje się w miarę blisko tej pradawnej wieżycy elfów, która się tam wznosi. Jest tej to prosty... północnej czy tej środkowej? Tej środkowej. Okay. Tej przy trakcie ziarna. Mm-hmm. Jest to prosty drewniany dom z kamienną podmurówką, dwupiętrowy. Niczym nie wyróżniający się zasadniczo od reszty, pozostałe są bardzo blisko ściśnięte wokół tego domu. Z tyłu wygląda na to, że kilka domów tworzy wspólne podwórko, na którym znajduje się studnia, jakieś obejście, słyszycie tam chyba gdakanie kur nawet stamtąd. No, jesteście w smutach, więc tu jest taka ogromna ilość ludzi, że to jest przerażające wręcz. Ten dom jedynie, z czego się wyróżnia, to że przed nim stoi dwójka strażników brązowych płaszczy. Tylko przed nim. Najwyraźniej jest to obstawa chyba narzucona po prostu przez radę. Myślałam, że było, będzie łatwiej, a tutaj. Dobra, a można się dostać przez to jakieś, nie wiem, wewnętrzne podwórko? Gdzieś tam jakby to spróbować obejrzeć od tyłu, że tak powiem? Tak, jak najbardziej. W sensie... Wiesz, tutaj nie ma żadnego problemu. To się rozwiążemy to jednym rzutem na zręczność pewnie. Żebyśmy tutaj nie robili jakiejś serii rzutów, to jak rozumiem będzie jakieś, nie wiem, przekradnięcie się przez okoliczny dom, czy przez jakiś zaułek, przeskoczenie przez płot, no to podwórko wspólne i dostanie się tam tymi tylnymi drzwiami. Mhm. Jeśli masz jakieś profesje, albo jakieś ścieżki, albo coś innego, co ci daje jakieś, wiesz, bonusy, no to dawaj znać. Jestem goblinem, tak już pluskażeś. Tak, łotrem. O, no jest, profesja łotra, mam tą koczowniczą tropicę, a to w sumie tutaj tak średnio raczej. Ale te buty mogłyby coś dać, bo nie słychać wtedy, jak idę. A, to jest prawda, no, tu już mamy dwie przewagi. I tu w samym tym talencie mam tą przebiegłość, że test zręczności na ukrywanie się albo ciche poruszanie wykonuje z jednym ułatwieniem. No to masz trzy ułatwienia. Ja bym dał jedno utrudnienie ze względu na to, że dom jest obserwowany rzeczywiście przez brązowe płaszcze. Ale tylko jedno. Bo to dalej są smuty, więc tutaj patroli nie ma, raczej jest ta dwójka cieci stojąca, przed które wygląda najsamowicie znudzonych. Okej, okay, czyli z dwoma ułatwieniami. Dokładnie, okay. Poziom trudności 10. Bez problemu. Wy zostajecie na zewnątrz, jak rozumiem, co nie? Mm-hmm. Bo to już będzie solo akcja raczej. Tak, 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 tak. My możemy, nie wiem, zagadywać strażników czy coś takiego.
Nawet tego nie potrzebuję. No właśnie, nie? Nawet tak... nie potrzeba, więc możemy po prostu sobie posiedzieć, nie? Szybki shop. Może szybki shopping w międzyczasie. Przekradasz się z Gniłku tam bocznymi alejkami, przeskakujesz przez płot właśnie na to wewnętrzne podwórko, jest mnóstwo błota, rzeczywiście jest mały kurnik, kury się rozbiegły wokół ciebie, jakiś tam pies z pobliskiego podwórka też zaczął szczekać, ale nikt na to nie zwraca raczej uwagi. Jest tu kilka drzwi prowadzących do okolicznych domów na tym z tego wspólnego podwórka, no jeden to jest ewidentnie jej dom. Co prawda te drzwi mają zamek w sobie, co nie jest zbyt spotykane też w Smutach, bo tutaj no, ludzie nie mają za bardzo też dobytku, co mogą stracić, a jak mają, to chowają na przykład pod deskami, czy za kominem, czy gdziekolwiek. Ale bez problemu udaje ci się otworzyć ten prosty zamek, no i jesteś we wnętrzu tego domu. Szukasz czegoś konkretnego? Pierwsze, co cię uderza, że jest tu ciemno, nie ma żadnych zapalonych świec, a okienice są pozamykane. Uderza cię też w nozdrza zapach intensywny, zapach ziół, ale też coś, co pachnie, rozpoznajesz ten zapach, bo dosyć, nawet niedawno czuliście go całkiem sporo, jest to zapach starej krwi. To myślę, że czując taki zapach, to pójdę za tym zapachem, nawet jeśli jest maskowany przez te zioła czy coś takiego, najwyżej się zgubię, to nieważne. Ale w międzyczasie, jak na przykład zobaczę jakieś, nie wiem, notatki, dziennik, no bo podejrzewam, że jej tu raczej nie ma, no to znaczy, będę się zajmował takimi rzeczami, na przykład coś, jak zobaczę jakiś dziennik, nie wiem, w jakimś nieznanym języku, to go najwyżej zwinę i dam Krukowi, bo może on się będzie umiał w tym rozczytać. Jasne, nie ma problemu. Powiem ci tak, że ten zapach krwi przynosi cię do podążania jego śladem, sprawia, że trafiasz do kuchni. Kuchni, no oprócz tego, że no wiesz co tak intensywnie pachniało świeżą krwią, no są to teraz już opalone piór, kurczaki zawieszone do góry nogami, ale na samym głównym stole, blacie, widzisz zwitki starych bandaży przesiąknięte krwią, z boku są narzędzia wyglądające na chirurgiczne lub coś podobnego. I wokół tego jest ustawione liczne jakieś zioła, jakieś maście, konkokty, miktury. Ktoś tu kiedyś, może całkiem niedawno, być może dzień temu, dwa dni temu, prowadził jakiś zabieg medyczny, ewidentnie. A obok jest po prostu normalna kuchnia z jakimiś słoikami, workami pełnymi ziarna, starym piecem chlebowym, który chyba nie był rozpalony od dłuższego czasu. Poza tym, po przeszukaniu całego domu też znajdujesz, że na piętrze jest taki mały gabinecik chyba, gdzie ona pracuje. Biblioteczka, na której może jest 5-6 książek, większość w sieci pustkami po prostu. Półek. Biurko ze stosem różnych papierów, które wyglądają no identycznie jak te u inkwizytora Randolfusa, czyli gigantyczna ilość różnych dekretów, podań i spraw rady. Ale rzuć mi na inteligencję. To będzie taki rzut na przeszukiwanie, co nie? Słabo. Okay. Znajdujesz jej dziennik, ale nic poza tym. W dzienniku jest mnóstwo osobistych notatek, spisów rzeczy typu właśnie, że są jakieś zaginięcia w Smutach, jest pogorszenie warunków pracy w kominach, Gundren, handlarz żelaza, czyli ten krasnolud, który jest w Radzie Miejskiej też próbował przegłosować ostatnio w Radzie, żeby zamiast 10-godzinnego dnia pracy był 12-godzinny za tą samą stawkę. Rzeczy typu Misz Drin zapobiega tworzeniu jakichkolwiek tych ugrupowań pracowników, którzy mogą walczyć o własne prawa i inne takie rzeczy związane poniekąd trochę z jej działalnością, a poniekąd z samą radą.
Jest ogromna, w sensie na jednej stronie jest tylko napisane John Crowley i na dole bardzo dużo razy napisane nienawidzę, 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 nienawidzę. John Crowley jest dowódcą brązowych płaszczy, jak coś przypominam. A czy jest na przykład coś o tym, że na przykład nas wynajęła, żebyśmy odnaleźli tam ten przedmiot w tym dzienniku? Tak, w tym dzienniku znajdują się także notatki właśnie polegające na... Widzisz, że jest początek badań jakichś nad tymi wieżami elfów, które są w mieście, ale są tam tylko opisy rzeczy, które są już ogólnie wiadome, że nie ma żadnego wejścia do nich, że nie da się w żaden sposób naruszyć ich zewnętrznej struktury, żeby cokolwiek z tym zrobić. I też nie ma pojęcia, nie reagują w żaden sposób na zaklęcia, nie ma pojęcia, co z nimi zrobić. Ale przy studiach różnych podań i legend o elfach dowiedziała się właśnie o tej księżycowej wieży, która się objawiała w Kikucie, w tej wsi, gdzie byliście wtedy. I jest analogia, że być może to jest podobna wieża, może tam się odnajdzie jakiś sposób na dostanie się do środka. No i chodzą legendy właśnie o magicznym przedmiocie, który pozwala widzieć na duże odległości i zaglądać w miejsca, których nie można w inny sposób zobaczyć. Jest notatka odręczna, że chciałaby to spróbować wykorzystać do zobaczenia, co znajduje się wewnątrz tych wież, które są w rozdrożach. Okej. Okay. Ja tak czy tak inaczej zwinę ten dziennik, bo myślę, że może Kruk, który widzi trochę więcej, może on z tego wyciągnie jakieś może więcej trochę wiedzy. No myślę, że Zgniłek tak patrzył po prostu na szybko, nie przeglądał tego zbyt dokładnie. Nie było czasu nawet, co nie? To było takie przekartkowanie raczej. Więc zabieram to i się stamtąd wynoszę. Jasne. I myślę, że jak się spotkamy tam po chwili, gdzieś w jakimś może dalszym zaułku, żeby nie tak było, że przy okazji, od razu przed domem, to tłumaczę im to wszystko, podaję ten dziennik Rukoju, mówię, że ja tam w sumie nic takiego nie wyczytałem, ale może ty coś tam lepszego znajdziesz. A bardzo chętnie zerknę. I tłumaczę to, co widziałem w tej kuchni, że tam jakiś ślad jakiejś właśnie zabiegu, czy interwencji medycznej. Ciężko powiedzieć, kto, co i jak. Nie wyglądało ci to na jakiś rytuał, czy... coś w ten sposób, jakiś coś podejrzanego. Raczej to była... To tak była raczej... Dziwnie w kuchni tak było robione. Tak... Nie wydaje mi się to dobre miejsce dla rytuału jakiegoś, tak w sumie. No właśnie, może ona pomaga po prostu ludziom. Z drugiej strony widzieliśmy już orka, który czarował gotując zupę, więc... Cholera wie. Koniec końców nie wiadomo, co ona tam robi. To jest ewentualnie... Wprost jej bym nie zapytał. No nie. Ale możemy założyć, że jednak to było bardziej medyczne, coś medycznego. Ja powiedział, że coś robi, że tak powiem, pokątnie, ale czy jest to dobre, czy złe, to ciężko określić. Znaczy myślę, że jeżeli mówisz, że te notatki mówiły o tym, że ona chce tego użyć, żeby zajrzeć do tych wież, no to jest chyba najmniej martwiąca mnie forma wykorzystania tego obiektu. W sensie, wiecie, ja nadal jestem zdania, że jeżeli ona by to nawet dostała, to jeżeli zobaczymy, że ona kombinuje z tym coś niedobrego, to w każdej chwili można tu wparować i się tego pozbyć. Myślę, że patrząc na relacje jej z płaszczami, raczej będą gotowi pomóc jej to odebrać. Mistrz Randolfus też raczej nie będzie miał problemu, żeby tam wparować. Wystarczy mu powiedzieć, że to jest czarna magia. Już on będzie wiedział, co robić. No tak, ale nie możemy powiedzieć, że to my dostarczyliśmy. Nie, no mówię tylko co... Obawiam się, że ona wtedy może powiedzieć, że dostała to od nas. To mogłoby delikatnie negatywnie wpłynąć na naszą relację z... No słuchaj, czekaj. To jak mamy ten dziennik, to tą kartkę to można tak trochę zerwać, tak żeby nie było widać, kogo tam wynajęła, albo zamazać, wiesz. Ale tu się dowiedziałeś, no nagle wpadło nam w ręce, no. Dobrze, obywatele oddają takie rzeczy. Nasze słowa przeciwko jej słowom. A nas jest trójka, ona jest jedna. I jej nie lubią. No a my jesteśmy przysłużeni, więc... Ja w międzyczasie, tak jak rozmawiamy, chciałbym zobaczyć ten dziennik, czy tam nie ma na przykład jakichś symboli magicznych, czy nie ma tam jakichś takich zapisków, które mogłyby wskazywać na jakieś
na jakieś czarowanie, no bo skoro to jednak jest wiedźma, to podejrzewam, że no, na pewno zapisałaby tam jakieś rzeczy, może właśnie, jeżeli zgniłek niespecjalnie głęboko wchodzi w takie tematy bardziej magiczne, ja chętnie bym spróbował, wiesz, sprawdzić, czy tam się jakieś, nie ma jakichś kropek, które by się łączyły w płonące na czerwono słowo demon, czy cokolwiek złego. Jasne. Rzuć mi na intelekt z jednym ułatwieniem. Bo i macie trochę więcej czasu, prawda, więc żeby tu nie było trudniej, a i ty masz całkiem do tego predyspozycję. 18. Jest trochę zapisanych pobocznie inkantacji, ale one bardziej są z tradycji, których nie znasz. Mhm. A jestem w stanie je rozpoznać na zasadzie, chociaż... Na pewno nie jest to mroczna magia, ani nekromancja, ani zakazane. No, na to jestem wyczulony, więc podejrzewam, tak, że to od razu... Trudno ci powiedzieć, co to jest dokładnie. No nie używasz tego rodzaju magii po prostu. Ale... Inna rzecz też się rzuca ogólnie w oczy w tym dzienniku. Są ogólnie notatki ze spotkań z radą, notatki o wszystkich członkach rady, prawda? Kto jakie co próbuje przepchnąć, co jej nie pasuje, albo kto sprzeciwia się jej cen. Ale rzuca ci się w oczy, że w ogóle nie ma żadnej wzmianki o dowódczyni Renie. Biorąc pod uwagę, że podobno nie przepadają za sobą, a mówią ploty, że tam jest jakiś niemalże otwarty konflikt, to jest to dość podejrzane. No. Dzielę się oczywiście spostrzeżeniem z pozostałymi. Co wy o tym myślicie? W sensie bardzo chętnie doszedłbym głębiej w zagadnienie, jakby zweryfikowałbym bardziej zagadnienie relacji Reny z wiedźmą. A jak chcesz do tego dojść? Nie wiem jak, chciałbym po prostu wiedzieć, wiesz, lubię wiedzieć. Chcesz porozmawiać z Reną? Znaczy... Problem jest taki, że gdyby to nie były kobiety, to bym po prostu zmienił się w jedną i spotkał się z drugą i zobaczył, jak zareaguje. Ale że są to kobiety, to jest to troszeczkę poza moimi możliwościami. A przynajmniej wywołałoby to we mnie bardzo duży dyskomfort. Słuchaj, no możemy dociekać, jeśli no to cię nurtuje w jakiś sposób. Powiedzcie mi, co wy myślicie? Czy... Bo nie ma tu wzmianki jakiejkolwiek o chaosie, o no, złej magii. To może byliśmy trochę przewrażliwieni, ale no dobrze, że mamy to sprawdzone, tak? Lepiej mieć zaufanie do osoby, której oddajemy taki potężny przedmiot i lepiej mieć ją na oku, tak? No, myślę, że możemy się z nią spotkać, tylko ona przebywa cały czas w budynku rady. No to więc tam się chyba musimy udać. No ja bym czekał mimo wszystko, aż ona stamtąd wyjdzie, może będzie wracać na noc do siebie. Ale to możemy też poprosić kogoś, żeby przekazała, żeby przekazała Zeki, że wróciliśmy do miasta i chcemy koniecznie z nią porozmawiać. Myślę, że będzie wiedziała, o co chodzi, więc pewnie nie będzie chciała się spotkać w środku budynku rady, żebyśmy oddali jej taki przedmiot, tylko zrobi to gdzieś właśnie raczej na uboczu. Myślę, że ma to sporo sensu. Także jeżeli wy jesteście z tym ok, to myślę, że możemy przekazać informacje i poczekać na jej odpowiedź. Tymczasem, żebyśmy dla odmiany coś zjedli, odkupili zużyte mikstury, odwiedzili znajomych. No to tak zróbmy. Jakby co, to możemy ugadać spotkanie na przykład w tym padłym żołnierzu, tak? W tej karczmie, w której już byliśmy raz czy dwa. Myślę, że tak.
ona i tak jest tutaj chyba właśnie w smutach, więc... Możemy sprawdzić, jak się miewa nasza znajoma z płaszczy, tak nieprzyjemnie potraktowana przez tego wariata wycinającego organy. Nie widzieliśmy się w sumie z nią po tym, jak ją uratowaliśmy. Trochę nas w ogóle w mieście nie było. Ja bym, wiecie, poświęcił popołudnie na to, żeby trochę uspokoić pęd, w jakim żyjemy ostatnimi czasy. No, dobrze, idźmy na zakupy potem. Tylko najpierw przekażmy tą wiadomość, potem idźmy na zakupy, pójdźmy potem właśnie do karczmy, wypytajmy właśnie o ludzi, których, że tak powiem, możemy potrzebować albo coś. Zobaczymy, co los przyniesie następnego dnia. Dokładnie. Jasne. Dobrze. Przekazujecie tą wiadomość, nie ma problemu. Idziecie do padłego żołnierza. Jak rozumiem, zaciągnąć języka, odpocząć trochę. Tak. Potem mówię, byśmy się przespacerowali, bo to w odkupieniu bodajże była ta ulica taka handlowa. Z tego, co też pamiętam, to na rozstajach większość rzeczy jest dostępnych tak do kupienia, więc... Znaczy, ulica handlowa była w Monetach. A w Monetach, pardon. Była Imperialna Droga i też jest tam Emporium, czyli ten taki wielopiętrowy budynek, gdzie jest 1001 różnych sklepów i kramików. No dokładnie. Więc ja myślę, że to może być... Jasne. Wiecie co, wpadłym żołnierzu od karczmarza Queriana Verga dowiadujecie się, że sierżantka Alice kończyła na Wzgórzu Miłosierdzia po tym, co przeszła. Czyli jest zamknięta w przytułku dla obłąkanych. Czyli jej odwaliło jednak. Albo chcieli się pozbyć problemu. Tak. Albo. No, tyle wam się udało dowiedzieć, że niestety nie wie w sumie, to nowy zostanie być może przydzielony tutaj, bo pewnie i tak czy siak nie pojawi się częściej niż raz na miesiąc, przechodząc w środku południa przez całe smuty, żeby tylko tyle zobaczyć i przez przypadek nie zobaczyć, że coś złego się dzieje. Ach, cholera. No, Quarian wzrusza ramionami, mówiąc, no, kolejny dzień w smutach, tak? No, niestety masz rację. Kiedy zaglądacie do swojej karczmy, w której macie w sumie darmowy, prawda, Victio opierunek, ona się nazywała Pod Młotem, tak? Coś takiego, tak. Tam kiedyś kowal miał swoją kuźnię, ale w tej chwili została z tego karczma. Pod żelaznym młotem. Pod tak, żelaznym młotem. Tak. Karczmarz z zaskoczeniem na was patrzy, że jednak raczyliście się zjawić, chociaż wiecie, no, dla niego pieniądze już są, więc to nie ma znaczenia, czy ktoś przebywa, czy nie. Oferuje wam oczywiście posiłek i mówi, że jakiś czas temu, kilka dni chyba, ktoś dostarczył list do was. O! I wam przekazuję list zalakowany symbolem, herbem, którego w sumie nie znacie. Świetnie. Nie spotkaliście się z czymś takim jeszcze. Jak go otwieracie, to przy piwie, prawda, i jakimś tutaj powiedzmy obiedzie, jest to list pisany od starszego foba. Starszy fob to jest jeden z członków rady miasta. Reprezentant niziołków. No proszę. W liście mówi, że wasze możliwości zostały mu polecone przez mistrza Drina i inkwizytora Randolfusa i prosiłby was o dosyć prostą sprawę. Na skraju Starego Lasu, który jest na wschód od Rozdroży, jest taka mała... Kiedyś to było miasto, obecnie to już jest tylko wieś, bo niewiele z niej zostało. Nazywa się Skraj, dosłownie. I wie, że kilka lat temu jego dobra znajoma, Sala Reed, osiedliła się tam. Jest bardzo utalentowaną uzdrowicielką,
i zielarką i chciałby ją sprowadzić po prostu do miasta z powrotem. Mhm. Mówi, żebyście przekazali jej dosłownie ten list, który obecnie czytacie, bo tam dalej jest po prostu wstawka już do niej bezpośrednio. Że oferuje jej po prostu pozycję w mieście, bo chce rozbudować też trochę szpitale. I potrzebuje kogoś, kto będzie douczał nowych studentów właśnie w zielarstwie i lecznictwie. Oferuję wam za to, w samym liście jest napisane 10 koron z możliwością większej ilości, jeśli uwiniecie się szybko i bezproblemowo i samej sali nic się nie stanie. Bo no cóż, drogi są dosyć niebezpieczne na północnych rozdrożach. Nie ma żadnej daty wskazującej, kiedy macie to wykonać, ale ewidentnie widać, że na dole jest jego podpis i jest innym charakterem pisma niż cały list. Ktoś po prostu pisał za niego. Mm-hmm. No cóż, nie wygląda to jakoś mega skomplikowanie. Tyle, ile wiecie w sumie o starszym fobie, to jest niski, bardzo pomarszczony niziołek z ogromnym brzuchem. Jest wręcz niesamowicie stary i słyszeliście, że no w radzie co prawda jest, ale dosyć często zdarza mu się odkleić w środku zdania nawet i zacząć mówić o czymś zupełnie innym i tracić wątki kompletnie. Tak już no, zdaje się, że starcza demencja mocno tutaj wchodzi. To może on tą przyjaciółkę to dla siebie chce, żeby mu jakieś dekokty gotowała, żeby mu pamięć wracała szybciej. Boże. Znaczy, wydaje mi się, że to nadal nie brzmi jak jakoś bardzo źle. Z drugiej strony ta nasza ostatnie zadanie, czy ta wieża też nie brzmiało źle. Nie przypominaj mi. Kończyło się różnie. Ale dobrze, to najpierw i tak poczekajmy, aż się pani Ezekia do nas zgłosi, załatwmy jedną sprawę, a potem ruszmy dopiero na drugą. Myślę, że w międzyczasie uzupełnimy zapasy, skoro i tak mamy gdzieś tam iść, no bo w sumie widzę, że wypłata jest tam taka godziwa. No znacznie lepsza niż to, co teraz tutaj mamy. No to pytanie, co kupujecie w międzyczasie? No bo na odpowiedź będziecie musieli chwilę poczekać, mhm. No po prostu fizycznie. Mikstury leczenia, bo nikt nic już nie ma. Powiedz mi, jakie rzeczy są tu dostępne? Egzotycznych rozumiem, miasto. Że nie ma? Czy jest wszystko oprócz, wszystkie oprócz egzotycznych. Egzotyczne, jeśli zamówisz teraz, to na następną przygodę będą do kupienia. Okay. Muszą po prostu ogarnąć i ściągnąć, co nie? Mhm. Albo wykonać. Więc jest wszystko z podręcznika podstawowego, z dodatkowych i tak dalej. To jest naprawdę duże miasto na północy. Mikstury leczenia przede wszystkim, tak? No. Tak. Pamiętamy, 2 srebrniki plus dodatkowy srebrnik, jeśli to ma być w formie strzykawki. Dokładnie. To działa od razu. Wtedy, a nie pod koniec tury. To ja chyba bym tak preferowała, by coś takiego kupić. Mhm. Ja patrzę jeszcze, jakie my tu mamy inne eliksiry i które będą dostępne. Coś mówiliście o eliksiru. Jaki to był eliksir? W suplemencie jest multum bardzo ciekawych eliksirów. Żeby kupić proszek usypiający, ktoś rzucił hasłem. Jest temat. Powiedz mi, wyznawca, czym się różni... Bo jest bomba dymna i dym w butelce. Jedno robi taki efekt, że teren jest całkowicie przesłonięty i częściowo przesłonięty, to robi bomba dymna. Mhm. A dym w butelce robił coś takiego, że tam się też właśnie ten dym rozchodził, natomiast tam była... że płyn zmienia się w dym, po 10 metrów wysokości zacznie go przesłaniając. Czyli jakby dym w butelce przesłania, jest opisane znacznie go przesłaniając na godzinę lub dopóki wiatr tego nie rozwieje, a przy bombie dymnej jest informacja, że no jest to bomba, czerwone, zielone, nieważne, sfera o 5 metrów, obszar jest przez 10 minut całkowicie przesłonięty,
I przez kolejne 10 minut częściowo przesłonięty. Bo dym w butelce trwa godzinę. Tak, A bomba dymna trwa tylko ci 10 minut? Co nie? Tak, tylko czym się różni całkowicie przesłonięty od częściowo przesłoniętego? Jakby na co to wpływa? Całkowicie przesłonięty to jest, że chyba w ogóle nie widzisz celu. Jeśli strzelasz nawet na oślep, to są dwa utrudnienia. Częściowo przesłonięty, że jest jedno utrudnienie. Mhm. Plus ten dym w butelce, jeśli dobrze ja czytam, to musisz go po prostu odkorkować i się wokół ciebie roznosi. A bombę dymną możesz rzucić. Mhm. Tak, wiecie, bo pomyślałem o takich rzeczach jak na przykład bomba, która jest po prostu rzadka, kosztuje jedną złotą koronę, zadaje przy rzuceniu, można wykonać akcję, żeby zapalić ląd, rzucić, średni zasięg, pod koniec rundy bomba wybucha, eksploduje, eksplozja obejmuje 5 metrów, wszystko co się znajduje na tym obszarze dostaje 3K6 plus 3 obrażenia. Po prostu bomby. A jako, że tu są kominy i jest cała gildia inżynierów krasnoludzkich, to jak najbardziej są cuda inżynierii. No tak właśnie pomyślałem. No garłacz może jest mi średnio potrzebny, konstrukt czy zegarek kieszonkowy też. Natomiast taka bomba dymna za 5 srebrników to może być fajna opcja. Patrzę też na eliksiry. Na pewno chcieliście leczące, tak? To tak jak mówiliśmy. Tak. 3 srebrniki, żeby były w strzykawkach, czyli działały natychmiast po zaaplikowaniu. Za każdy eliksir. Myślę, że to jest... To akurat... ja poproszę o 3. Mhm. Pewne. To jest 9 srebrników. A jeżeli ja mam jeszcze zwykłe eliksiry, a chciałbym je przerobić na strzykawki, to... Jeden srebrnik się dopłaca. Dobra. Mhm. No to ja tu sobie... Myślę, że eliksiry na pewno. Właściwie to jeszcze mamy do podziału te 20 srebrników, które dostaliśmy płatne z góry. Także 20 na 3, no musimy się jakoś podzielić. To kruków we, no zostaw sobie po prostu 6. To więcej i reszta sobie bierze. Dokładnie. Okay, minus 7 dzielone przez... Dobra. Dwie osoby biorą po 7, jedna bierze po 6. Ja mogę wziąć po 6. Okej. Okay. Srebrniki, tak? Tak, to były srebrniki. To co jeszcze kupujecie? No tak właśnie. Ja to bym truciznę kupił. Zgniłek nie ma za dużo mocy, ale zawsze to można posmarować czymś to ostrze, albo te kastety, żeby dziabnąć typa. No to albo grot strzały. A ile za tą truciznę? 5 srebrników. To jeszcze mnie stać. To ten proszek jest do kupienia? Usypiający? Ja go tu nie widzę, nie wiem gdzie on był. Nie wiem, o który chodzi szczerze. Bo nie pamiętam tego. Albo jakaś mikstura usypiająca, czy coś usypiającego było w temacie. Już sprawdzam. Która to jest strona? Ale co? Mikstury, eliksiry. Eliksiry w suplemencie 29. Tam są już takie dziwne, inne. Bla bla bla, rybiego tku, prytu, zręczności, no nie ma sypiającego, chyba że jest w podstawce. No właśnie, a to w podstawce która strona? Kartkowałam.
Szczerze nie wiem, bo to jest tak ten eliksir leczący wpleciony po prostu w inne rzeczy. Tak, po indeksie. Eliksir. I rys 111. Nie przypominam sobie, żeby było jakieś usypiające, ale... Trucizna, woda święcona... Mech. Ja bym chciał jeszcze eliksir sprytu. Mhm. Zwiększający intelekt. Mhm. O 1 na 3K6 minut. O, jest niewidzialności. Jest. To coś dla z... To coś dla zrannego ptaszka. Nawet zręczność? Tak, zręczności. Krzepy jest na siłę dodający. I odwagi. Który zwiększa wolę na tak samo. Więc ja sobie... To jest drogie! 5 srebrników. Tak jest. Nie stać. Przypominam, że są ciekawe zasady, jak się pije dwa eliksiry tak, na razu, pije się inne w trakcie działania eliksiru. Mogą się różne rzeczy dziać. Ale tak, czemu nie ma żadnego usypiania? To ja nie mam pojęcia. Jeśli bym miał strzelać, a pewnie trafię, to w magii i w alchemii jest pewnie tak, możliwość zrobienia. Tak, w magii i alchemii są dużo fajniejsze te eliksiry. Ale to trzeba samemu zrobić. W każdym razie nie stać. No cóż. Czy coś jeszcze ktoś kupuje? Chyba nie. Czy ja powinienem wydać jakieś pieniądze na... zapłacenie komuś, kto mi ogarnia konia i tak dalej? Nie, myślę, że to macie w tym po prostu. W ramach... Karczmy. Tak, dobra. Stajenny jest po prostu. Tylko ile jeszcze kosztuje... Porównanie, tylko sobie cenowo zerknę, jak wygląda cena bomby dymnej i i dymu w butelce. Dlaczego mi to zniknęło? Tu jest suplement. Bomba dymna kosztuje 5 srebrników. A dym w butelce? A dym w butelce też kosztuje 5 srebrników. No to ja sobie jeszcze dokupię jedną bombę dymną. Jasne. Okej. Z Ezekią chcieliście się umówić pod padłym żołnierzem, tak? Tak, bo to jest w Smutach, więc najbliżej. Jasne. Dla niej też. Wiecie co, wraca do was ten kurier, któremu daliście po prostu ten list. I sam z pamięci, bez żadnego listu, po prostu mówi, że odpowiedź jest taka, że w porządku, tego wieczora po prostu cię stawi tam. Dobrze. Jest wieczór w karczmie. Całkiem sporo ludzi, pomimo, może właśnie dlatego, że to są Smuty. I siedzicie sobie przy kufelku piwa, aż w pewnym momencie kolejny raz tego wieczoru drzwi się otwierają i wchodzi młoda kobieta z dosyć zaciętą miną. Żeby wejść, musiała zdjąć swój bardzo wysoki i śpiczasty kapelusz w czarnej sukni, która już na pierwszy rzut oka widzicie jest raczej
robiona ręcznie niż kupowana z jakiejś manufaktury czy z jakiegoś drugiego materiału. Jej ciężkie buty stukają podłogę, ludzie się oglądają na chwilę na nią, ale wracają później do normalnych rozmów. Burza czerwonych włosów spogląda, widzi was. Nawet się chyba nie uśmiecha. Podchodzi szybko do stolika waszego, odciąga krzesło. Witajcie, macie to? Zanim jeszcze tylko, mówisz, dla efektu, jestem ubrany w swoje ciuchy, te wystawne. Mhm. Biało-czarna szata, złote wstawki. Bawię się różdżką, tak przed jej twarzą. Ale co? No, co miało być? No to po co wyruszyliście? Udało wam się zbadać wieżę? Znaleźć, co tam jest? No skoro wróciliśmy, to jak myślisz? No nie wiem, dlatego chyba rozmawiamy. Tak, udało nam się zbadać wieżę. I co tam znaleźliście? Dużo niepokojących pokoi. Kilka razy to prawie znaleźliśmy śmierć własną. Potwory. Przerośnięte grzybo istoty. Chwila. Tak jak zaczynacie mówić, widzicie, że ona sięga gdzieś wnętrze swojej szaty, wyjmuje taki mały zeszycik. Otwiera go, z boku wyjmuje kawałek węgla i zaczyna notować to, co mówicie. Wiedza kosztuje. Właśnie. No za to wam płacę przecież. To, co nam płacisz, to jest śmieszna stawka w porównaniu z tym. Sięga gdzieś z boku i wyciąga sakiewkę i wam stawia na tym. To, co chcesz nam zapłacić, to jest śmieszna stawka w porównaniu z tym, przez co musieliśmy przejść. No ale sami się zgodziliście na taką stawkę. Bo nie byliśmy przygotowani na to, co spotkamy. Nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Ja też nie wiedziałam, co tam może być. Okej, ale po to tu się spotkaliśmy, żeby przedyskutować tą sprawę. Bo mamy dużo cennych informacji. Nawet patrzę na was bardzo i tak dużo tylko cennych informacji, zważywszy, że wyjęłaś zeszyt, którym chcesz zanotować wszystko to, co powiemy. I wydaje mi się, że to bardzo zależy na tych informacjach, nie tylko na przedmiocie, po który poszliśmy. Jakby mi nie zależało, to przecież bym was tam nie wysyłała i wam nie płaciła za to. No więc wysłałaś nas, żebyśmy ci przynieśli. Mamy tą rzecz. Informacje kosztują. Możemy zastanowić się nad oddaniem ci tego, tego artefaktu, pod warunkiem, że powiesz nam, do czego on ci jest potrzebny, jak chcesz go używać. Chwila, to chcecie powiedzieć, że to naprawdę istnieje i macie to ze sobą? Tak. I nawet przetestowaliśmy, jak działa. Dobry blef. Patrzę na ciebie, ranny ptaszku. Jak działa? Tak jak mówią legendy? Powiedz mi, do czego chcesz tego używać. A co wam do tego? Jesteście po prostu przynajemnikami. Nie. Płacę wam za to, żebyście robili to, co macie robić. Nie. Bo dopóki chcesz, żebyśmy coś dla ciebie zrobili, nie ma problemu. W momencie, w którym wchodzi w temat czarna magia... Chwila, ale jaka jak czarna tu powiedziałaś, magia? Najemników, ja wracam do swojej standardowej roli. Chwila. Drapię po głowie i się zastanawia, czy my mieliśmy o tym mówić? Chyba nie mieliśmy. I tak mówisz, myślisz sobie w głowie. Słyszycie zgrzyt metalu o metal. Aha. Ja jej nie powiedziałem, że to ta kula jest czarnomagiczna. Ta wieża. Ale nawet ranny ptaszek by się domyśliło. Czekaj, zaraz powiedziałeś, to nie jest tak. Ale chwila, jak to czarna magia? Przecież to miała być magia wróżek. Magia fej. Elfy. No więc do czego chcesz tego wykorzystywać? Do czego chcesz używać tego narzędzia? No, to miało pozwolić na widzenie odległych rzeczy i miejsc, które są normalnie niedostępne. No, a do wiesz, tego jakie przecież są koszty po pierwsze, używania? Czy ty jesteś gotowa na ryzyko? Skąd mam wiedzieć? Przecież nie dostałem tego przedmiotu nawet do rąk. No. Czy jesteś gotowa na to ryzyko? Że jeżeli się okaże, że jest to chaotyczne, to do twoich drzwi zapuka inkwizytor. Pewnie nie sam. Skąd możecie wiedzieć, że to jest związane jakoś
czarną magią ze sztukami zakazanymi? Bo jestem magistrem zakonu, który zajmuje się zwalczaniem wszystkiego, co czarno-magiczne. To powinno być tak. Tak, jemu można zaufać pod tym względem, potwierdzam. Patrzę jej bardzo głęboko w oczy. No i że ona ma zaciętą twarz? Wydaje się być bardzo sceptycznie do was nastawiona, do tego co mówicie przynajmniej. A całe jej zachowanie jest dosyć chłodne. Chcemy tylko ostrzec. Wytłumaczyć, jakie mogą być konsekwencje. Jeśli to rzeczywiście jest związane nie z elfami, a z magią zakazaną, to nie ma prawa bytu. Cieszę się, że się zgadzamy w tej kwestii. Więc tak jak już mówiłem, odnaleźliśmy to. Faktycznie pozwala to zajrzeć do miejsc, do których normalnie się nie da. Natomiast być może to było stworzone jako dzieło elfów. Ale zostało spaczone. Fej, ale na przestrzeni lat śmiem twierdzić, że zostało w jakiś sposób spaczone, tak jak zresztą sama wieża, która była przesiąknięta wszystkim, co magiczne i chcące zamordować każdą żywą istotę. Zresztą po drodze spotkaliśmy też jedną osobę, której nie udało się. Chyba nawet więcej niż jedną. Co najmniej jedną. Ona zdycha i pod stołem, kręci głową na te słowa. Stopą tak szturcham zgniłka w buty. Ona tylko wzdycha i kręci głową. Jeśli rzeczywiście jest to związane z czarną magią, to musi się to oddać do inkwizytora Randolfusa i już nie mamy o czym nawet dyskutować. Podoba mi się twoja odpowiedź. Tak. Macie swoją zapłatę, pomimo że i tak do niczego mi się to nie przyda. Mam nadzieję, że to wyląduje u tego, wyląduje u inkwizytora i nie będę musiał wam o tym przypominać. Możemy ci opowiedzieć, co było w wieży w takim wypadku, jeżeli mam pewność, że twoim celem nie jest. Nie wiem, czy przyda mi się ta wiedza, jeśli to jest rzeczywiście związane ze sztukami zakazanymi, ale... Na pewno ta kula jest. Dobrze, to powiedzcie szybko, bo też nie mam za dużo czasu. Ktoś się dzisiaj włamał do mnie do domu i ukradł mój dziennik. Przykra sprawa. Bardzo przykra. Będę musiała znaleźć złodzieja. Dobrze, że znam parę zaklęć. Jakieś istotne zapiski? Dużo rzeczy związanych z radą. Nic, co was powinno obchodzić. To być może ktoś, kto to zabrał... Zorientuję się, że nie będzie miał na tym jak zarobić, po prostu odda. Dalej są to prywatne zapiski. Oczywiście. A tak na stronie to my nie ustaliliśmy czasem, że zgniłek zwróci? To... Nie, nic tego nie mówiliśmy. Chodziło mi to po głowie, ale chyba nie powiedziałam tego na głos. Nikt tego nie zrobił. Cię zawiesiło. Dobrze, streszczacie jej mniej więcej, co tam mniej więcej było. Pokój po pokoju, właściwie mogę jej opowiedzieć na szybko, co tam było, że to wszystko jest przesiąknięte magią. No, nie wyglądało bardzo... jak użytkowa strona, nie? Tak jakby, że elfy tam, to nie jest ta część, z której korzystały elfy żyjąc tam najprawdopodobniej, tylko no. Seria pułapek mająca po prostu zabić wszystko, co będzie tam próbowało dotrzeć. Jasne, widzicie, że robi notatki na ten, no, dosyć szybko i dosyć pobieżnie, później przesuwa tą sakiewkę w waszą stronę, wstając mówi... Dziękuję wam, pomimo że no, nie udało się osiągnąć celu, jaki był zamierzony. Z czystej ciekawości, do czego było ci to potrzebne? Do moich własnych badań. Odwraca się napięcie i wychodzi. Radny ptaszek szturcha zgniłka. Ej. Ale to ty... To chyba trzeba jednak. Rzućcie sobie na intelekt. A to takie... Z dwoma utrudnieniami. Żadnych ułatwień? Z dwoma utrudnieniami. Za jakieś profesje żadnych ułatwień? Nie macie takich profesji. Kurwa. 12. Jak bardzo mamy przejebane w tym momencie. Wow! Szóstka. Co? Szóstka. Tak się da? Szóstka na utrudnienie.
Minus 4? Wyrzucił 2, 6 na, minus, na utrudnienie, minus 4. Wow, Zgniłek jest prostolinijny. Tak, nie, wszystko było w porządku z Gniłką. Ona jest po prostu oziębła i zimna i w ogóle ma zły humor. Kruku, tak, bo jak wcześniej z nią rozmawialiście, też była taka dosyć antypatyczna, o, tak to ujmując. Niesympatyczna, bardzo, prawda, tutaj zimna. Ale tym razem była nawet bardziej. I to nawet nie chodziło o to, że ten przedmiot okazał się związany ze zakazaną magią i innymi rzeczami. Ale coś więcej musiało ją zdenerwować albo sprawić, że bardziej się nadizoluje. Nawet nie to ukradnięcie tego dziennika, podejrzewasz, że coś jeszcze się dzieje. Mhm. Czyli pewnie coś w razie wyszło, co jej się nie spodobało. Gniłek, zgniłek, ale chyba musimy, wiesz, oddać. Nie? Podrzucić? Co? Nie, jakie oddać? Jak ona mówiła, że zna jakieś zaklęcia, to spalić to! No zna zaklęcia, to już jest za późno chyba, jak to. Ale może ich jeszcze nie użyła, tak to... No to spal. Ale to Kruk ma. Kruku? Co ja mam? No ten dziennik, jej. Szlak by to trafił. Kruku? Znaczy... Chcecie to A zniszczyć? To ty mi powiedz, bo... Nie. Tak. Poczekaj, Kruk, powiedz mi, bo ty się znasz na tej magii, w ogóle ja to tak intencjonalnie czasami robię, czasami nie wiem co i coś wychodzi. Mhm. Można dojść po magicznych, są jakieś magiczne ślady używania jakichś przedmiotów, że będzie widzieć kto co wziął, jakiś, nie wiem, taka ścieżka? No ja właśnie od razu pomyślałam o tym, że ona, kurde, będzie widzieć kto to ma i tak Mistrzu, czy Kruk wie? W sumie profesja naukowa, magia. Rzuć sobie na intelekt. No, okay. Z ułatwieniem. Wiesz co, jest takie zaklęcie i rzucam ci na materiały. Możesz sobie rzucić okiem na nie. Mhm. Coś, kurwa, jestem złego odczucia. Lokalizacja, no oczywiście. Ale możemy to porzucić równie dobrze gdzieś. Tak po prostu. Nie, godzina, czekaj, wyobraź sobie. Albo podrzucić. Obiekt może to być coś. Nie musimy tego niszczyć. Możemy to podrzucić do śmietnika. Albo gdziekolwiek. Niech to znajdzie, jak tego szuka. Jeżeli znajduje się w ścieżce zasięgu, dopóki trwa zaklęcie. Cen nie może zostać przed tobą ukryty, bo znajesz też ścieżkę, którą należy iść, by dotrzeć do danego obiektu. No. Stworzenie, jeżeli do tego samego... Tak, porzucanie nie jest głupie tego, po prostu im szybciej, tym lepiej. Stąd wyjdziemy i się do tego pozbędziemy. Ona jest w stanie dokładnie zlokalizować, gdzie ten dziennik jest i dotrzeć do niego. Nie ma żadnego sposobu, żeby tym rzucając to zaklęcie dowiedziała się, kto to zabrał. Oby nie. Na pewno, po prostu zlokalizuje dziennik. Tak. Więc pozbędźmy się, szybko. Ja bym nadal był zdania, że możemy go po prostu podrzucić. No, ale nie, bo jak ma teraz ochronę zwiększoną, bo ktoś, wiesz, jest świadoma, że ktoś się włamał, więc na pewno ustawiła dodatkowo żołnierze, to podrzućmy to do śmietnika niedaleko. Ja tak patrząc na nią, to ja bym powiedział, że ona, że teraz to na pewno jakieś pułapki poustawia. Tak, tak, dokładnie, Zgniłek ma rację. Wydaje mi się, że niegłupim pomysłem jest po prostu podrzucenie jej tego, gdziekolwiek. No, ale tak może niedaleko, niech, nie wiesz, nie pod sam dom, ale tak, o. Takie, dobra, to kogo tu nie lubimy? Nie, do śmietnika mówię wam. Najbardziej neutralnie, bo ja co bym, mamy, wiecie? Tak jak mówisz. Zgniłku. Bo tu zaraz wybuchnie normalnie jakaś wojna domu. Weź ten dziennik, szybciutko. Ciepnij to za... Jesteśmy w padłym żołnierzu, zaraz obok, po drugiej stronie wody jest, z tego co rozumiem, ten dom, w którym znaleźliśmy oprawcę. Jeżeli dobrze kojarzę, to jest tak, 17. Tak, po drugiej stronie jest, strumienia West, tak się nazywa ta rzeka. To tak. Jest dom w ruinie. Przerzućmy to po prostu na drugą stronę. Niech ona se to znajdzie. No chyba, że chcesz to zniszczyć. A jak jest jakiś ten... metalowy się... pojemnik czy śmietnik, to wrzuć tam. Chodzi żeby o to, że nikt nie znalazł. Nie da się tego przed nią ukryć, ale ona nie jest w stanie stwierdzić, kto to zabrał.
Jakby zaklęcie działa w dokładnie ten sposób, że ona jest w stanie namierzyć to, zna dokładne położenie i no, wie jak no to, najszybciej ale do tego dotrzeć. Ale właśnie chodźcie szybko, szybko powiecie, nie wiemy za ile ona sobie umyśli tego szukać. Nie ma co spekać. Dobrze, to jak podają dziennik, to wychodzę i lecę tam. Czemu by nie? Lecieć! Dobrze, okej. Okay. Podrzucasz gdzieś tam w tych ruinach domu, tak, po prostu tak, zostawiając no? tam na jakieś kopie śmieci, czy jakiegoś gruzu, czy czegoś takiego, jasne. Nawet rzucę tam gdzieś do środka, tak wiesz, przykryję, żeby nie było tak, że tak, a ktoś no, się to... tak ciepnął, no nie? Jasne, nie ma problemu. Wracasz i powiedzcie mi, co robicie? Mamy jakieś zadanie, tak? Mieliśmy coś załatwić dla tego niziołka, czy kogo tam. To nie, halo, halo, halo. To najpierw musimy skończyć z tą pulą. Skoro ona jej nie chciała, musimy oddać Randolfusowi. A, no tak, niech tak, po kolei. Niech Randolfus ją zniszczy. Znaczy, jeżeli chce, to ja mogę ją zniszczyć, ale to podejdźmy do nie, niego. Nie, nie, może lepiej. Idźmy do niego, o. Powiemy, że znaleźliśmy, jest chaotyczne, o. Niech to niszczy. Tylko jak się zacznie dopytywać, gdzie znaleźliśmy, to nie to razem to... z nami. Co mu powiemy? Jak zacznie dopytywać, gdzie? Wydaje mi się, że i nie, dlaczego? Nie ma problemu, żeby go okłamywać. Nie mamy interesu w tym, żeby ją chronić, ani jej robić pod górkę. Ona nie chciała. A oni się elpa lubią? Nie są elpa neutralni lubią, nie? Z tego, co kojarzę. Ktoś też nie chce na kogoś kosę tutaj. O, ale oczywiście. Ostrzyć. Jest trochę burowata, trochę zarozumiała, jakby. W innych okolicznościach być może bym ją przysmażył troszeczkę jednym czy drugim zaklęciem, natomiast. Właśnie widziałam, że taki trochę cięty jesteś na nią. A tam nie znacie się, po prostu zła była. No być może. No nie jest zła, już to sprawdziliśmy. Chodźmy do Randolfusa. Nie ma powodu ją osądzać. Powiemy... Ale zła, że zdenerwowana. No tak, tak. Chodźmy do Randolfusa, powiemy mu, że znaleźliśmy, że zidentyfikowaliśmy jako chaos, oddajemy w ręce specjalistów. Już nasza współpraca do tej pory przebiegała bezproblemowo, więc niech się tym zajmie. Dobrze. Przejdziemy do sceny po prostu tak, następnego. Tak, tak. I tu, kiedy mu oddajecie, to w jego ogromnym biurze, jak przypominam, z jednym stołem gigantyczne... i... Tak. Winogronami? Dokładnie. Gigantyczna hala z wielkimi oknami, w których nie ma nic po prostu. Jest 40-metrowy spacer do jego jednego biurka, którego on po prostu więcej nie potrzebuje. Oddajecie mu tą kulę, jak rozumiem. I no tak, na pewno was wypyta, gdzieście to znaleźli. Bo to trąci demonami na kilometr, nie? No więc teraz mu mówimy, że... Wy, Kikucie, pojawia się wieża. Moim zdaniem ona w ogóle sprawia, że ci ludzie tam są tacy trochę wykręceni. I magia ich na tyle gdzieś tam deformuje, że takie rzeczy się tam dzieją. Natomiast dobrzy ludzie, nic złego tam się nie dzieje chyba. Wleźliśmy do tej wieży widmowej, przebiliśmy się przez to, znaleźliśmy to badziewie. Zauważyliśmy, że jest chaotyczne, więc... Prosto do niego się udaliśmy, żeby zajął się tym specjalista. Dobrze, no po tych wszystkich zajściach w ogóle widzicie, że Inkwizytor, pomimo że minęło, no trudno powiedzieć, chyba kilka tygodni, lewą rękę ma w temblaku cały czas, przewieszoną, a na połowie twarzy ma bardzo paskudne oparzenia. Tak cały czas zaczerwienioną, popękaną skórę. Widać, że ma na tym cały czas jakąś maść ochronną, ale no niewiele to pomaga. Tak swoją drogą. Mówi, że zajmie się on i jego ludzie tym przedmiotem. Czy to zniszczą go, czy jeśli się okaże, że jest to niemożliwe w jakiś sposób, to zamkną i odeślą w odpowiednie miejsce. Tak swoją drogą właśnie chciałem go podpytać, że jak się czuje po tej naszej akcji w świątyni dzielni, czy i co tam w mieście słychać, bo nas też chwilę nie było. Mówi, no cóż, no czuję się tak jak wyglądam. Nowy Bóg zsyła na nas różne próby naszej wiary, ale tutaj udało mi się wyjść żywym.
A w mieście wydaje się, że trochę się uspokoiło. Po zniszczeniu tej świątyni jest wielkie zapadlisko. No tak. W tym miejscu. Ludzie go unikają, bo mówią, że jest przeklęte, że jakieś demony stamtąd wychodzą. Słychać śmiechy w nocy i wrzaski. Ale plotki. Byłem tam, nic takiego się nie dzieje. Myślę, że to już raczej obrosło w miejską legendę. Zapewne. A próbował Inkwizytor coś więcej niż maści? A, o tym mówisz. Co prawda ojciec Paulus powiedział, że jeśli pójdę do jego katedry, to ześle na mnie cuda nowego Boga, ale uważam, że bardziej ta moc się przysporzy komuś bardziej potrzebującemu. A tak. Mam pytanie. No. Czy rannemu ptaszku to wygląda na coś, co by mógł uleczyć? A czym? Jakim zaklęciem? O. No właśnie, na co mi to wygląda? W sensie na klątwę, na jakieś spaczenie, czy na nie, co? Nie. To są raczej blizny po jakieś obniżenie poziomów zdrowia, w ten sposób, bo to są trwałe złamania i oparzenia. Kary do zdrowia? Tak. To uzdrowienie leczy kary do zdrowia. No, widzisz, no, ojciec Paulus mu to zaoferował. Randolfus powiedział, że nie są ludzie bardziej potrzebujący, no bo on też jest starszym człowiekiem i zasadniczo gdyby nie ta akcja w świątyni dzielnistów, to on raczej się zajmuje robotą papierkową jako inkwizytor w tym mieście. No ale tak, żeby komfort życia poprawić, no to może mógł jakoś pomóc. To się chcesz mu pomóc po prostu, tak? Czemu nie? Rzucić to zaklęcie? No jeśli się zgodzi, no nic na siłę, no mogę zaproponować, że żadny ptaszek może pomóc. Na pewno się jeszcze przysłuży służbie ludziom, więc... Mówi mój synu, jeśli jesteś pewny, że to w żaden sposób nie przyda się komuś bardziej, no to nie powiem, władza w obu rękach by mi się przydała, tak czy siak, no. Na ten moment ojciec jest najbardziej potrzebujący. Dziękuję ci bardzo. I uzdrawiasz go, tak? Tak. Dobrze. Ile masz użyć tego zaklęcia? Dwa. To dwa będą potrzebne. Jedno na rękę, jedną na te blizny. Okej. Okay. Zbieramy punkciki. Przykrywka musi być. Przyjaźni. Ej, mi się to bardzo podoba, co nie? Użycie mechaniczne rzeczy, która wpływa na fikcję, nie? Widzę, że po kilku chwilach, kiedy rzucasz to zaklęcie właśnie... Prostuje tą dłoń stemblaka, zdejmuje, prawda, porusza delikatnie palcami, syczy trochę z bólu, no bo to jednak nie do końca jeszcze potrzebuje trochę na pewno rekonwalescencji. No i te blizny na jego twarzy wydają się nie tak jaskrawe po oparzeniach, nawet wydaje wam się, że nie pulsują. Może zaczął się jakiś mocniejszy proces gojenia. Dziękuję wam bardzo w ogóle za to, więc... Jeśli byście kiedyś potrzebowali czegoś od niego, albo po prostu, nie wiem, przyjść, porozmawiać, wierzyć się, albo coś innego, to chęcią, tak? Będziemy pamiętać. Oczywiście. Ja także będę pamiętał za waszą dobroć. To myślę, że już nie będziemy zajmować czasu. Tak, rany ptaszek się kłania skromnie. Dochodzi. A tak z ciekawości jeszcze, on się tak dopytuje i wskazuje na zgniłka. Ja nie znam się za bardzo na fej i tak dalej, ale to normalne, że tak unosisz się, synu, nad posadzką? A nie, to te buty, papa. Tak wiesz, pokazuję jedną nogą, drugą, no nie? A tu znalazłem, ale nie oddam. A ty chodzisz cały czas nie, w tych butach? Albo to zaklęty przedmiot, to ja rozumiem. Ja myślałam, Dlaczego ty chodzisz po mieście w tych butach? Bo to, jak ktoś się nie przypatrzy, to nie widać, to nie? To z parę centymetrów nad podłożem, nie? Ale tak, to zaklęty przedmiot. A nie, to w porządku, dobrze. Tylko wiecie, to uważajcie, bo niektóre są takie dziwne czasami, bo to, no... No, baliśmy się, że to może być coś niebezpiecznego, okazało się, że po prostu
tak się śmiesznie lewituje trochę. A, no, to lepsze coś takiego niż, nie wiem, po założeniu by wyrastał ogon czy coś. No na przykład. Tutaj... Zdecydowanie. Tam słyszałem różne opowieści, co ludzie trafiali na dziwaczne rzeczy. No wydaje mi się, no, że ale to... trafiliśmy całkiem dobrze. No tak mi się wydaje. Nie pozwólcie, żebym was zatrzymywał. Dobrego do widzenia. Dnia. I wam także. I zdrowia. Zgniełek, weź to ściągaj, jak już weszliśmy, stranny ptaszek do niego mówi. Nie, przecież to się nie przyczepi. Ej, ale unosisz się nad błotem. Nie chodzisz w błocie, nie? Nie mówi, nie. Moje. Daj mnie. Mi się przyda. Myślę, że zgniłku jednak mimo wszystko... No, ranny ptaszek będzie miał większą korzyść z tego, bo jednak nietonący automaton to całkiem spore ułatwienie. Dlaczego nietonący? Po prostu nie będę spadał! Nie będę... Będę mógł się skradać, no jest masę właśnie rzeczy, które mi to ułatwi! Jakby tupał będzie mniej... No ja widzisz, że jest taki smutny, ale ściąga tego buciora jednego, drugiego i tak rzuca rannemu ptaszkę. Masz! Ale ranny ptaszek nie zakłada, tylko chowa do pleca. Dobrze, do torby. Dobrze. Jak się okaże, że będą potrzebne, to będzie nagle siadał i buty zakładał. Tak! Żebyś wiedział. Toniesz w jeziorze, co nie? Zakładam buty. Nie będę wchodzić do jeziora. I nagle tak się zakopyta do góry, jak jakie rękawki dopływają. Ale wiecie, że może jak zatonę, to mogę to na dnie jeziora założyć? No, no. I mówię, jak taka odwrócona kotwica zadziała. Że... Jezus, nie mogę tego. Słuchajcie, moi drodzy, wydaje mi się, że no, w tej chwili w mieście nas chyba nic nie trzyma. Jedyne, co mi jeszcze przychodzi, to moglibyśmy zerknąć do mistrza Drina i zapytać, jak tam córka. Czy nic jej tam bardziej nie, wiecie, czerwieniem oczy nie przepełniło. Podejrzewam, że jeśli miałby jakieś wątpliwości, to dałby nam znać. Niby tak. Szczególnie, że trochę się już tutaj kręcimy i na pewno pewnie by się kogoś dowiedział, że wróciliśmy do miasta. Więc mam dla was dwie propozycje. Po pierwsze... Co, Zgniłku? Zgniłku, mów. A nie, ja tak chciałem zwrócić uwagę, że... Wiecie, to tam w tym liście było, że tam dużo monet nam dadzą. Także to może być ważne. Do tego chciałem. Za dużą ilość monet można kupić dużo dobrych rzeczy. Więc o tym mówimy cały czas. Poza tym jeszcze drugi temat, który chciałem poruszyć. Pamiętacie, dlaczego tu właściwie przyszliśmy? O, kiedy to było? Dawno. Ale bardzo pamiętacie, dawno. Dlaczego tu przyszliśmy? No, żeby uzyskać tam pomoc, nie? To ten tego. No właśnie. Czekaj, kogo? Dla burmistrza Klempa. W ostatniej nadziei, który posłał nas tu, żeby załatwić pomoc dla ostatniej nadziei w sprawie obsadzenia tej warowni wieży dzwonu. Tam ta decyzja bodajże zapadła. Z tego co ja wiem, to oni chyba mieli wysłać tych ludzi. Pasowałoby sprawdzić, czy ci ludzie zostali wysłani. Jakbyśmy byli przejazdem, to można byłoby tam wpaść. Wiecie, tak de facto, to myśmy nie zostali w sumie zwolnieni z, wiecie, ja z pracy. Ty z bycia kapłanem, więc... A to przy okazji. Tak czy siak myślę, że pomysł Zgniłka z zarobieniem trochę pieniędzy jest całkiem dobry, zwłaszcza, że robota wydaje się łatwa. Szybka i przyjemna, jak nic, co do tej pory nas spotkało. A to może nie... Nie w tej samym kierunku? Wiesz co? Ja was przerzucę może na tą mapę północnych tutaj. Jak chcecie na Roll20. Mm-hmm. I jak widać, crossings to są rozdroża. Co nie? Mm-hmm. Ostatnia nadzieja jest tutaj. Mm-hmm. Tutaj jest wieżodzwon. Mm-hmm. A tu jest stary las. No nie po drodze. Kraj jest przy starym lesie. Ale w sumie można by było zahaczyć najpierw do wieży dzwonu. Zobaczyć, czy ta straż tam jest. Jak będzie,
To znaczy, że swoje zrobiliśmy, tam mamy chyba jeszcze jakieś pieniądze do odebrania, ale to mniejsza. Po takim czasie to już trochę głupio się upomnieć. I możemy polecieć z powrotem do tego skraju. Możemy zrobić taką dłuższą podróż, ja nie widzę problemu. Trochę, wiecie, spokoju w życiu. Obkupiliśmy się już, to teraz możemy w drogę ruszyć. To tylko jakieś tam żarcie na drogę kupimy, żeby mieć i tyle. Zabierzemy nasze, twoje, ktoś z nas ma chyba jakiegoś wierzchowca, jak dobrze pamiętam. Czy wóz mamy? Co my mamy? Ja mam konia. No, to dobrze pamiętałam. W sumie, wiesz, też se możemy kupić. Znaczy nie wiem, czy na ciebie ranny ptaszku nie, to ktoś nie, będzie, nie, ale... Nie, jest dobrze tak jak jest. Na rannego bo dla ciebie to wóz. No właśnie, dla ciebie ranny ptaszku to bardziej wóz by pasował. Szkoda szkapa. Czy, że ty, znaczy, że ty na wozie, chociaż ty taki duży jesteś, to mógłbyś i w sumie wóz ciągnąć to z nami, więc w sumie my pierzchowca nie potrzebujemy. Bez przesady. Nie sprowadzaj roli do roli pociągowego. Za bardzo sobie tu pozwalasz, zgniłku. Żal ci kasy na wierzchowca? A butów nie chcesz oddać? No to widzisz. Sami chcieliście mi dać. Cię nie prosiło. Jeszcze tylko jedną kwestię bym poruszył. Mm. Jak myślicie, do kiedy mamy opłaconą tą karczmę? Nie wiem. A co, chcesz można zostać dłużej? Może po prostu powiemy, że już stąd wyjeżdżamy i... Myślę, że dobrze mieć miejsce, ale pytanie, czy nie spłukamy burmistrza Klempa do zera naszym pobytem. Ale czy zakładasz, że będziemy tu wracać tak szybko? Ja bym może nie naciągało jego gościnności tutaj. Czy może kiedyś się przyda mieć go po swojej stronie? Oczywiście, dlatego pytam. No to możemy, jak będziemy wyjeżdżać, powiadomić go, że już nie potrzebujemy zakwaterowania na ten moment. Ja żebyśmy sobie tylko w brodę potem przestanie pluli, ale myślę, że możemy iść. Biedni też nie jesteśmy. No, chyba ty. Nie czuję się biedna. No, ja myślę, że te 10 koron może podreperować mój budżet. Dobrze, to co robicie? Wyruszamy chyba. Myślę, że możemy się jeszcze przespać i rano wyruszyć. No, powiemy, zgłosimy, że już wyjeżdżamy, żeby tam już nie pobierało opłatę za nas w karczmie. Ja bym zapauzował tą opłatę, ale jak chcecie. Jak ty chcesz to zrobić, w sensie, nie wiem. Jak rano rozmawiacie z karczmarzem, to on mówi, że on co miesiąc dostawał przesyłkę po prostu z pieniędzmi na wasz pobyt i zakwaterowanie opierunek, co nie? Więc jeśli, nie wiem, chcecie teraz to zakończyć czy coś, no to jemu zostanie z tego jeszcze pieniądze, które, nie wiem, ma wam oddać? Bo on też tak nie bardzo wie. A to nie, to żeby zostawił, że jak wrócimy tam za parę dni, parę tygodni, bo nie wiemy, co nas trafi, gdzie będziemy, to jeszcze wtedy można będzie z tego skorzystać, ale jak ten, to niech tą kasę, jak dostaje jakieś te, tak powiem, przelewy, to niech je po prostu przechowa na wszelki wypadek. Jak przyjdziemy, to się najwyżej rozliczymy w razie czego z tego. Dobrze. Po mówię. Prostu może uznajmy, że na poczet przyszłego wynajmu niech to zostanie. Kiwa głową. W porządku. Rany ptaszek się nie odzywa. Dobra, jak ugadali, to ja się nie odzywam. Wy wracacie, za jaki czas wracacie? Bo on też tak się dopytuje, bo ma jednak te 3 pokoje, czy może je komuś innemu wynająć, czy trzymać dla was, nie? Ja myślę, że na tych kilka dni, podejrzewam, że no, do wieży dzwonu jest kilka dni drogi. Tam był jeden dzień, dzień drogi, drogi. No to tak, tak, ale jakbyśmy tam... chcieli od razu z wieży dzwonu iść do tego miejsca, to nam tak to też zajmie. Wiesz, dzwoni tak... nocleg, potem z wieży dzwonu do skraju, tam też pewnie z dzień. To myślę, że na tych 3-4 dni to spokojnie może to wynająć. Też tak. Bez sensu, żeby leżało puste, jak może na tym zarobić. No, się zgadza, co nie? No.
Kiwając głową. Nie. W porządku, no jak wrócicie, to postara się, żeby nie wiem, po 3-4 dniach nie było zajęte na pewno te pokoje. Jakbyśmy nie wracali dłużej, to też spokojnie przyjedziemy, to coś się wymyśli. Mhm. Kiwa głową. Dobrze, to co? Wyruszacie, tak? Następnego dnia rano. Mhm. Jasne. Chcieliście jeszcze jakieś jedzenie chyba na drogę kupić, tak? Jeśli dobrze a to prawda. Przecież ja mam 5 racji żywnościowych jeszcze, więc myślę, że... No właśnie tak z tymi racjami to tak... Czy ja nie zużywaliśmy dużo. Odpisywałem jak jedliśmy, więc jeszcze 5 mi zostało. No w sensie, wiecie, no racje na tydzień kosztują jednego miedziaka. No więc... To jest też takie, no bardzo słabe jedzenie, ale jednak jedzenie, no. Więc myślę, że jakbyśmy zapłacili za tak dwukrotność, to może to jedzenie będzie trochę lepsze. Znaczy właśnie, to nie, to tak nie działa, bo no tu nie. Chodzi o to, co to może być, żeby to przetrwało długi czas, co nie było zdatne cały czas do jedzenia. No. Orzechy, bardzo, bardzo suszone, solone mięso. Takie krakersy, które trzeba dużo moczyć w wodzie, żeby dało się je pogryźć. No, w tym guście, w tym guście. No, mamy, damy radę. Dobrze. To wyruszacie do wieżodzwonu, tak? Mhm. Tak. Sama wieś, o dziwo, jak dotarliście, jest tu kilka rodzin, które odbudowały palisadę. Widzicie, że część domów, tak jak wcześniej była zdewastowana, została no, załatana, nie tyle co postawiona na nowo, odrestaurowana. I chłopi zaczęli chyba tutaj zajmować się trochę wykarczowywaniem okolicznego lasku, no bo składują drewno, które później jest gdzieś wysyłane ewidentnie, bo są ślady po licznych wozach na drodze. Jak się ich wypytujecie, to mówią, że no tak, przecież jest właśnie oddział 12 obecnie żołnierzy, którzy pełnią zmiany tutaj miesięczne. Jest i jednocześnie zostały też krasnoludy z rozdroży wynajęte do odrestaurowania całej twierdzy, która jest tam na wzgórzu i wskazują. Jest wykarczowana droga teraz, no droga, raczej ścieżyna prowadząca. Są chyba początki, żeby utwardzić to, poszerzyć i tak dalej, ale to jest raczej dużo roboty. Do samego wieżodzwonu. Widać, że główna wieża jest odrestaurowana, bo ją nawet widać stąd. Ktoś wykarczował las wokoło, zostawiając tam, gdzie padnięte są drzewa, żeby były padnięte, żeby po prostu było widać samej wieży na zewnątrz. Ale mury dalej są w paskudnym stanie, bo to raczej dłuższa robota. Jest postawione rusztowanie z okolicznych drzew drewniane i jakaś tam praca jest, ale idzie to powoli. Ale dobrze widzieć, że zrobiliśmy coś dobrego. Wygląda to w miarę w porządku. Niestety no, są w stanie wam zaoferować nocleg, w sensie w samym wieżodzwonie wam nie zaoferują, bo mają tam zakwaterowanie tylko dla wszystkich, którzy tam są. A tutaj w tej wsi wieżodzwon, no to w jednej z chałup, która została pusta po poprzednich mieszkańcach. Jest to dla nas jak najbardziej okej. I tam no, jeśli chcecie, to za parę okrawków to wam są w stanie śniadanie dać, czy kolację. Tego, co chłopi po prostu sobie robią do jedzenia. Nie, to już nie będziemy chłopów owiadać, to już tam ze srebrnika się zostawi, niech mają. To dużo pieniądza. Tak, ale biedni ludzie. My nie stracimy za dużo na tym, myślę. Dokładnie. Szczerze, możemy się też do nich przysiąść gdzieś tam wieczorem, powiedzmy, żeby usłyszeć od nich może jakąś ciekawą historię, albo to, co tutaj gdzieś wokół, może mają jakieś opowieści względem tego miejsca, albo skąd są, czy coś. No nie, no tak, wiesz, no opowieści są takie, no oni są w ogóle z okolicznych, pomniejszych wsi. Część z nich została zniszczona przez zwierzoludzi, część kilku maruderów orków spaliło i zniszczyło tak samo, którzy uciekli tam z jakiegoś oddziału, który został rozwiązany po tym, jak no Imperium upadło zasadniczo. No, są to raczej osoby, które szukają nowego początku tutaj. No, chodzą legendy, że sam
sam zamek na wzgórzu jest przeklęty, że tam jakieś mroczne rytuały były, że nocą słychać płacz dzieci. No, że takie standardowe. W las też się za bardzo nie zapuszczają, jak robią wyrębiska, to tylko tutaj wokoło jakieś. Ponoć też tam jakieś wargi czy zwierzę ludzie też bywają. Lepiej uważać. A sama wioska, no oni odnowili palisadę. Nie ma tu żadnej świątyni. Oni w większości wierzą w starą wiarę, czyli w tych wielu bogów. W samej wiosce też nie ma żadnej milicji jako takiej. Oni raczej zamykają się po prostu na noc i tyle. Jeśli jest jakiś problem, no to wysyłają jakiegoś przemyślnego do góry i tamci żołnierze schodzą. Żołnierze raczej czuwają nad samym szlakiem, jak ponoć rozbili już jakieś 2 tygodnie temu niewielką bandę jakichś rabusiów, którzy się osadzili w lesie. Tam 2 czy 3 namioty. A poza tym zaskakująco spokojnie im się tu żyje, może dlatego, że są na tyle blisko rozdroży, że no, nic tutaj się nie dzieje takiego złego. Miło słyszeć. No, żałują tylko, że nie wiem, młodsze pokolenie, tam synowie i córki raczej udali się do większych miast. Czy to do rozdroży, czy gdzieś na południe, żeby no, tam szukać szczęścia i pracy. Niż żeby tutaj, jak za moich czasów było, jak się robiło, się, drewno się wycinało w lesie i się uprawiało rolę i byliśmy szczęśliwi, a nie jakieś tam krasnoludami jakieś dziwne te mechaniczne rzeczy robić. Jakie Panie, życie. To, ja nawet słyszałem, że ten, że wzdłuż upadku to jest taki mechaniczny coś, taki wielki kuń, co ciągnie wiele tych wozów. I on tak jeździ północ-południe. To jest jakieś krasnoludzkie czary-mary. A to ciekawe. Tak kiwają, wszyscy tak kiwają głową, co nie znam tego, nikt nie ma pojęcia, o czym on mówi. Czy my kojarzymy, że tam jeździ ten pociąg? Możecie, coś słyszeliście o tym, co nie? No jesteście światowcami raczej, więc no cud inżynierii, co nie? Są jedne tory ten kolejowe położone na całym kontynencie. Jeździ rzeczywiście regularnie pociąg krasnoludzki. Trzeba się co prawda nie widzieliście tego na oczy, co nie? Ale no. Strasznie ciekawe. No więc myślę, że możemy się udać na spoczynek. A jutro wyruszać dalej, jak wiemy, że tutaj jest okej. Okay. W sensie, jak nic nie robicie, to możemy przewinąć po prostu, co nie? Tak. Bo to tutaj bez problemu. I tak będziemy niedługo kończyć, tak na mecie, co nie? No bo ty chciałeś wcześniej na Liten. A to skończymy w dobrym momencie, więc tak. No i dalej. Po 2 dniach podróży docieracie do skraju. Niewiele słyszeliście w sumie o tej wsi wcześniej, ale to, co was uderza, już z dużej odległości widzicie skraj. Skraj był kiedyś dużym miastem. Naprawdę dużym. Może aż tak dużym jak rozdroża. Ale obecnie to jest dosłownie morze ruin. Zasłane drzewami. Las tutaj chyba odbiera to, co kiedyś było jego. Drogi są praktycznie w ogóle nieuczęszczane. Z dużej odległości widzicie tylko, że życie skupiło się na czymś, co było kiedyś chyba dawniej rynkiem wielkiego miasta. Obecnie znajduje się tu jakaś stara, zapadła studnia. Duży sklep, wielobranżowy o nazwie Wymiana. Tawerna, jedyna w mieście, o nazwie Zielony Człowiek. Tego, ile tu się osób kręci wokoło, to na pierwszy rzut oka wydaje wam się, że może jest tu ze 100 dusz, nie więcej. Jak większa wieś, naprawdę. Ludzie ulokowali się w zrujnowanych domach. Część jest odnowiona tak prowizorycznie drewnianymi deskami, balami z pobliskiego starego lasu. Jest jedna świątynia, dosyć świeżo wzniesiona, wygląda jakby powstała może 2 dekady temu. Jest oddana nowemu bogowi. Poza tym idąc tutaj, w pewnej odległości od miasta na południe jakiś kilometr mijaliście na wzgórzu jakiś starożytny kamienny krąg. Była do niego wydeptana ścieżka z samego miasta.
Co jest ciekawe dosyć. Hmm. Kiedy wchodzicie do karczmy, no jedynej, która jest w mieście, tak jak mówiłem, zielony człowiek. Osoby w środku odwracają się do was. Wygląda jakby to była chyba połowa całej wsi, czyli jest 50 osób. Młoda kobieta o krótkich czarnych włosach, będąca za barem, od razu się uśmiecha, widząc nowo przybyłych. I kiedy tak patrzycie, bardzo kosmopolityczny tu jest tłum. Wszyscy wyglądają, jakby pochodzili z różnych stron. Wygląda na to, że znaczna część obecnych mieszkańców jest napływowa. Od razu widać, że osoby w środku są podzielone między dwa skupiska, że tak powiem. W jednym z kraju, przy największym wielkim stole, siedzi chyba 70-letni staruszek z długimi, siwymi włosami, oparty o lasce, nawet jak siedzi zgarbiony mocno. Ma przed sobą wielki kufel piwa, z którego nie korzysta, ale jest tam. I tłumek po prostu wieśniaków jest wokół niego, rozmawiają o czymś z nim. A po drugiej stronie, tak w pewnym odległości, siedzi masywna kobieta, ubita. Wygląda na to, że kiedyś chyba walczyła gdzieś, bo no, rozpoznajesz nawet ty, Kruku, ma taki dryg żołnierski. Mhm. Wydaje się dosyć ponura. Poza tym przewija się tu całkiem sporo różnych ludzi. Widzicie, że gdzieś jest chyba pojedynczy goblin, który komuś szepcze coś do ucha. Nie ma nie ludzi innych niż ten goblin, w sumie, jak zauważyliście. Z boku siedzi też młoda kobieta, która jest bardzo smutna i widać, że wypija kolejny kielich wina. Ludzie jej, zdaje się, aktywnie unikają, co jest dosyć dziwne. A poza tym za wami przed masywny, duży człowiek ubrany w prosty kaftan i spodnie o rozbieganych oczach, jakby nie mogący skupić wzroku na niczym, zauważył was, uśmiechnął się tak trochę niedbale i podchodząc do baru, bardzo powoli mówiąc, powiedział: Ańce, podaj mi kufel piwa. Tamta się uśmiechnęła, już Zekę już podaje, nalała tam z tego, podstawiła mu, on tak wziął, uśmiechnął się jeszcze szerzej, co nie, upił trochę, taki poszedł, usiadł sobie z boku. Powiedzcie mi, co robicie? Prości ludzie, co wam powiem. Wiemy, jak wygląda ta, której szukamy? Wiecie, jak się nazywa? Ktoś pamięta, jak się nazywa? Bo mówiłem. Mamy wyjście, więc. Właśnie. Co? Salarid. Tak. No może nie ma opisu, jak wygląda. Może tak? By spróbować zapytać się tej kobiety, która siedzi. Albo kaczmarza. O, ja kaczmarza. Kaczmarki. Kaczmarki. Podszedłbym chyba do niej. Myślę, że jak zostawimy lepiej, tak, to jest taki naturalny, to jest taki naturalny wybór, no nie? Tak. Zasiągnięcie języka. Ona, jak widzicie, że podchodzicie, szmatą przejeżdża po tym pięknym szynkwasie, który i tak już jest czysty, wyciąga trzy kufle. O, jak miło. Nalewa do każdego z butelki trochę piwa. Witamy w skraju. W czym mogę wam pomóc? Ja jestem Ańce. I jestem ranny tutaj, ptaszek. Zajmuję się witam, tutaj jeszcze zielonym mi. Człowiekiem. A witam. Rzadko was tu widać w sumie. A no, rzadko. No pierwszy raz widzę takiego, no to jest bardzo ciekawe. No tak patruję tobie, ale tak wiesz, nie że wytyka palcem, tylko tak trzycej ciekawości. A tu dużo ciekawych osobistości widzę właśnie. To napływowi ludzie, wiecie, no kraj to, jakby to powiedzieć, to miasto już dwa razy umarło. Może dlaczego? Może trzecim razem nie. No pierwszy raz to było chyba ze 100 lat temu, dziadunio mi opowiadał. Bo wiecie, ja tutaj, zielony człowiek to w mojej rodzinie jest od pokoleń, od samego wybudowania. No, to 100 lat temu to zwierzoludzie oblegali miasto, no i
prawie wszystko jest wytrzebili wtedy tutaj, tych co nam zostało. No a później z tego wszystkiego ci, którzy zostali, próbowali grzebać zmarłych, ale tyle tego było, że no 20 lat temu zaraza wybuchła. No i wytrzebiła prawie miasto do końca. Ale wtedy też postawili świątynię, bo przyszła pomoc od kapłanów Nowego Boga. Świątynia Światłości, może mijali się, tam koło rynku jest, prawda, ten jedyna świątynia w mieście. Siostra Matilda się zajmuje nią. Jeszcze jej nie ma, bo chyba zamyka tam jeszcze kaplicę, ale wieczorem tu się zawsze pojawia. To może ją poznacie. Bardzo, bardzo dobroduszna. Tak cisza trochę głos mówiąc. Taka trochę no jest no sztywna, mocno się trzyma tych zasad, ale no... No wiecie, jedyna kapłanka w mieście, tu i tak większość ludzi wierzy w starych bogów. No ci, co przeżyli zarazy, no to trochę się nawrócili na nowego boga, ale no tak... Bez urazy, tak mówi, patrząc na rannego ptaszka, bo masz ten symbol, co nie nowego to boga. Już, naszej. To już dwóch kapłanów macie w mieście. No to może sobie może się dogadasz po prostu z siostrą, chociaż tak jak mówiłem, siostra Matilda jest taka bardzo... No... Trochę głupkowata, ale się uśmiecham. Czy już nie było ustalane, że ranny ptaszek nie sobie chowa ten symbol? Taka, no sztywna, tak. O, tak to mówiąc. No. To? Nie było już ustalane, że ranny ptaszek sobie chowa ten symbol? Że znaczy, wyglądasz tak kapłana, co nie? I szaty nowego boga są takie dosyć konkretne, tak mi się wydaje, czy raczej już nie chodzisz w ogóle tak ubrane? Nie, tylko miałam chyba powód w pewnym momencie, żeby ukryć ten symbol i tak. Tak, to było świątyni dzielni. Tak, okej. Okay. Ale jasne, przykrywka musi być. Przesuwając te piwa bliżej was, żebyście trochę się ten zadomowili tutaj, może rozgrzejecie się coś, mam pokoje, jeśli byście chcieli zostać w ogóle, co was sprowadza do skraju. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Wiecie, każda para rąk się przyda w mieście. A to zależy. Bo tak? My szukamy kogoś. No, w skraju? A kogo? Podaję imię i nazwisko tej osoby. Czy była tutaj może? Znają pani? Salarit. Tak. Wiecie, ona tu od lat mieszka. Zasadniczo, tylko no. Ona się tak rozgląda po tej karczmie i tak podbródkiem wskazuje na jedną osobę. Widzicie, że jest tam mężczyzna, barczysty, ubrany no, w szarą koszulę, widać, że ma na sobie jeszcze jakieś spodnie z boku, za pasem siekierę, ale to jest taka siekiera drwala, nie do walki, ewidentnie. Ona mówi, to jest Silas Branson, to był jej narzeczony, ona zniknęła 3 dni temu. Od tamtej pory, no, on się załamał i co chwilę organizuje jakieś poszukiwania w lesie, żeby ją znaleźć, bo wiecie, ona mieszkała na skraju jeszcze bardziej starego lasu. Ludzie gadali, że niby jest czarownicą czy coś, ale no, jak dla mnie to ona była po prostu dobrą zielarką, dobrze się znała też na uzdrowieniach. Pół roku temu chyba zaczęli ze sobą chodzić, tak już na poważnie, coś się tam działo, ale to mówię, tak no niedawno zaginęła i tak no. Ale coś się działo tak wcześniej, czy nie wiem, w noc, w którą zaginęła? No nie, czy no tak nagle? Ponoć poszedł się z nią zobaczyć Silas i no nie znalazł jej, wtedy że pusta chata. No wziął później ludzi ze sobą, poszli razem i rzeczywiście, no nie wiadomo o co chodzi. Ponoć zniknęła, no i wskazuje palcem teraz na tą barczystą kobietę, która tam siedziała z boku. Konstabelka Delores mówi, że to ponoć jacyś wargowie z lasu ją tam dorwali, gdzieś coś, no wiecie, niedobrego zrobili. Wspaniale. Kiedy zginęła? Straszne. Możecie z nią pogadać. 3 dni temu, więc niedawno w miarę. No ale no wargów nikt nie widział w lesie od dłuższego czasu. Nie, to trzeba sprawdzić na pewno. Może... Tak włączając się w rozmowę, a ta, co tak sama siedzi, to kto to? A, tak. Widzicie, że... Nikomu nic nie powiemy. Anisa tak trochę zgrzytnęła zębami, tak jakby...
Wiecie, nie powinnam tego mówić w sumie. Tak ściszyła jeszcze bardziej głos. Praktycznie szeptając, bo jak wiecie, to jest... Bo wy nowi jesteście, to jest Mary Pin. Ona... Kurczę, no... Widzicie, no ona ma ile? Niecałe 20 lat. No i nasz burmistrz, starszy Zik. Teraz wskazuje na tego staruszka, który opiera się na tym... Na tej lasce, co nie, ten z tym kuflem piwa, no on sobie umyślał, że jak owdowiał, to sobie ją weźmie. Tak, no... To trochę tak nie bardzo, no widzicie, jaka jest różnica wieku, nie? No... Ale jak to tak umyślał i... No, ponoć... No ponoć to już jest tak raczej dla pewniaka, no bo matka Mary Kirapin to powiedzie... Raczej się na to chyba zgodziła, tam, no, nieoficjalnie to ja słyszałem, że tam duże pieniądze poszły. To Mary nie bardzo ma co tam powiedzieć w tej sprawie. Jak nie ma co powiedzieć? To uciec stąd może. Wiecie, no niby tak, ale no matka to ją trzymała no, pod butem dosyć mocno. No. A ten tak, burmistrz jak się nazywa jeszcze raz? Starszy Zik. Jego syn... mniejszy Zik i tu wskazuje na tego kolesia, który ma głupkowaty uśmiech i tak bawi się pianą dosłownie na tym, co nie, no, no to jest jego syn, ale no tak, no, no burmistrz tak nie bardzo do niego, no bo, no, no co poradzić, no chłopak jest trochę porażony w głowę, no i no, taki dobroduszny jest, no. No ale jakoś sobie tu już żyjecie. No tak, no, no wiecie, no. Z czego tu ludzie żyją właściwie? A różnie. Część gospodarstw uprawia ziemię wokoło, bo to dosyć brzydna jest. No nie ma, na samym początku, to, ale to kilka lat temu jeszcze, to ludzie próbowali coś tu odbudować i tak dalej, ale no... Nie bardzo to wychodziło, tracili zapał, woleli do dużego miasta stąd wyjść, bo wiecie, to jest kupa roboty, a tak to no, był wyrąb lasu, była uprawa roli. Jak było miasto całe jeszcze, no to dziadunio mi opowiadał już, świetcie bogowie nad jego duszą, to no to tu wiadomo, ośrodek handlu był, dużo rzeczy się działo, no tak jak ponoć w rozdrążach teraz, no a teraz no to widzicie, no 5 chałup na krzyż, no 2 budowle i tyle, nie? Drzwi się otwierają w tym momencie i widzicie, że wchodzi taka starsza, pulchna kobieta, uśmiechnięta po prostu od ucha do ucha, taka babuszka po prostu w długiej sukni, która szura po ziemi. Ja, wszyscy się z nią witają, ta Anisa też tak wyciąga dłoń, o Gladys, to co zwykle, tak, szklaneczkę wina, tamta, tak, tak, szklaneczkę wina, no, a jutro przyniosę moje ciasteczka, co upiekłam w domu, no to ty się podzielę ze wszystkimi, ona, to dobrze, dobrze, co nie. Tak patrzycie właśnie rzeczywiście, ale tak rzuca wam się w oczy, że ma ta Gladys, ta niektóra weszła, ma dziwne guzy na szyi, takie duże, napęczniałe i na ramionach. Takie, powiedzielibyście, że może trochę rakowata narość albo coś podobnego. No właśnie na co nie to wygląda? Nie wygląda, w tej odległości trudno ci powiedzieć, nie wygląda to za zdrowo, ale ktoś mógłby to oglądnąć, żeby spróbować zobaczyć, o co chodzi. To ja chcę. Anisa mówi tak, a to jest Gladys Fremp, ona prowadzi wymianę, ten sklep wielobranżowy. A, ten, dobrze, tutaj tak, zaopatrzony tak. Jeden. No, ona jak się zaraza skończyła, to ona się wprowadziła te 20 lat temu, zajęła ten dom, co tam było, po prostu odrestaurowała to. Ten. Ale że ona też przeżyła tą zarazę tutaj? Nie, ona skądś indziej jest. Bo widzę, że chyba coś jej doskwiera, tak. A to tak. Na pierwszy rzut oka. Wiecie, ja się na tym nie znam, no ona tak po jakimś czasie zaczęły jej się pojawiać te takie dziwne guzy na tym, co nie? Tak ponoć Sala Reed też na to patrzyła, ale tam nie wiem na czym to się skończyło, no bo ona się bardziej na tym zna. No, no ja tu nie jestem w stanie powiedzieć naprawdę. A jak się tak przypatruję, musiałabyś podejść i zbadać ją. Naprawdę, ach, bo w tej odległości to wyglądają jak jakieś narośla, albo guzy, albo coś takiego. Może ale jeszcze no, będzie okazja. Może. Ona sobie tam usiadła przy stoliku, no. Co nie, dostała tą szklaneczkę wina. Wiecie, że tu uwija się dziewczyna i chłopak, które obsługują po prostu, a od czasu do czasu z kuchni słyszy się przeklnięcie kogoś. Po kolei. Jakiegoś męski głos jakiś, co nie? Najpierw to chyba byśmy musieli porozmawiać z tym narzeczonym, tak?
Tak, myślę, że nie wszystko naraz. Nie wiem, czy chce się bawić w konflikty małżeńskie. Wygląda na to, że tutaj jest wiele osób, które może, mogą poszukać może pomocy. Może później, jak będzie za to jakaś dobra moneta. Albo jakaś fajna przysługa, albo coś innego dobrego. A co z gniewek? Spodobała ci się? Ale co? Moneta? Monety mi się zawsze podobają. Szczególnie złote. Śmiem twierdzić, że życie tej sali jest na razie zagrożone, więc może na tym się skupmy. Chodźmy do tego Silasa. Zbliżacie się do Silasa Bransona. On tak, kiedy wy się zbliżacie, on tak spogląda na was, widzicie, że ściska mocno ten kufel, tak że masz białe kłykcie. Dosłownie na dłoniach. Ma lekko rozbiegany wzrok, jest postawnym mężczyzną. To widać po nim, mocno umięśniony. Odciski na dłoniach. Na pewno się mocno, dużo pracuje fizycznie. Brązowe włosy, przechodzące już powoli w siwiznę. Rzuca wam się także, że brakuje mu palca u lewej dłoni. Jakaś stara rana, już dawno chyba zaleczona. Dzień dobry. Zaczyna ranny ptaszek. Zostawiam to dla niego. Przepraszam, kim wy jesteście? A my się nie znamy, bo my tu tak tylko przejazdem jesteśmy i w sumie tak zostaliśmy poproszeni, żeby... No i tutaj mu tak streszczam mniej więcej, że my tutaj szukamy sali i mniej więcej dowiedzieliśmy się, że zaginęła. I chcielibyśmy jakoś rozwiązać tą sytuację. Rzućcie sobie wszyscy na intelekt z dwoma utrudnieniami. Och, uwielbiam to, jak intuicja! Panie, to ja nie wiem, czy wyciągnę więcej niż minus 4. 20, co? Jeżu! Naturalne. Ranny ptaszek. O kurwa! Ranny ptaszek minus 1. Zgniłko mi się tam oporniki zaczęły topić. Wiesz co, jak, bo ranny ptaszek jest zajęty streszczaniem tego, o co tu chodzi, że zostali tam, prawda, poproszeni, żeby tam tą salę Reed, prawda, tutaj ogarnąć, i żeby wróciła i tak dalej. On teraz tak patrzy i słucha tego i tak dopytuje się jakieś szczegóły, ale wy słyszycie, że jeśli, jak zaczął ranny ptaszek mówić, że to chodzi o nią, on się zdenerwował jeszcze bardziej. Zacisnął jeszcze mocniej te ręce na tym. Próbował napić się z tego kufla, ale mu zadrżały na tyle, że się oblał tą pianą. Tam krzyknął na karczmarkę, żeby dała mu miskę z wodą. Po prostu widzicie, jak rozmawiając z rannym ptaszkiem, szoruje swoje dłonie w mydle i wodzie. Tak mocno, mocno, bardzo mocno szoruje. Twoje dłonie wyciera w ręcznik obok i znowu zaczyna szorować te swoje dłonie. No Zgniłko, on się bardzo zdenerwował, że ktoś się zainteresował jego narzeczoną, która w sumie zaginęła, co jest ciekawe. I też jego pierwszym pytaniem nie było to, czy wy się dołączycie do poszukiwań, tylko dopiero po końcu, na samym końcu zacząć tę rozmowę powiedział, a w sumie to będę jutro też organizował poszukiwania w lesie, to może wy się dołączycie, bo tu, wiecie, miejscowi już nie bardzo chcą, bo to 3 dni wyciągam wszystkich i ten... No to, no, a wy będziecie mieli jakieś świeże spojrzenie, bo to wy z wiekiem miastka. Tak. Ale to ktoś z wioski się zgodził ci pomóc, czy raczej nie? No, to wszyscy na początku przychodzili, ale później nie i ten... No, mam tylko kilku zaufanych, którzy czasem ze mną chodzą i tak wyciera znowu dłonie w ten ręcznik. Patrzy na nie, patrzy pod swoje paznokcie, widzicie, że ma, no ma czyste dłonie, bardzo czyste. No już umył je 2 razy mydłem z wodą, co nie. Dalej, znowu bierze kawałek tego. Tak, nie, no, oblałem się tą pianą, muszę ale to ten... Ale są czyste ręce. Lepią mi się, myję dalej, co nie. Mówi, no, bo ten... a w sumie to nie wiedziałem, że ona ma jakieś znajomości w rozdrożach i... że coś ten, kogoś tam wyciągnąć, a to pomożecie. Ale to chyba mi, dobrze, prawda, że się zjawiliśmy, bo pomoże tak, nam znaleźć. Tak, to bardzo, bardzo dobrze, że tak, na pewno, to na pewno wszystko będzie w porządku. I Kruku zauważa, że jak w trakcie tej rozmowy on strzygnął oczami gdzieś na bok. Chcę zobaczyć dokąd. Strzygnął oczami i widzisz, że
jeden z mężczyzn, który tam siedzi, który ma 20 kilka lat, tak patrząc mniej więcej, gęstą brodę, czerwone, rude włosy, koszulę i ma zygzakowatą bliznę po lewej stronie twarzy, taką wiesz, aha, jakby ktoś go tak przeharatał dosyć mocno. Obok niego... nie, no tak, do niego tak strzygnął oczami i on tak bardzo cicho wstał i wyszedł. Patrzę na tego karczmy gościa, do którego on, na którego on spojrzał. Co on robi? To wychodzi z karczmy. To ja idę za nim. Da ci sobie radę. Wychodzisz... Co? Nic. Ej. Wasz towarzysz coś źle się poczuł, czy coś? Właśnie nie wiem, on tak czasem... Chyba czasem musi zaczerpnąć świeżego powietrza. A wy tu na skraju lasu mieszkacie, także powietrze czyste. Nie to w mieście, tam wiecie, kominy i tak dalej. No to a opowiedz mi, jak to w ogóle, co pamiętasz, tak się dosiada do niego? Co pamiętasz w ogóle? Kiedy z nią ostatni raz się spotkałeś? I tak wypytuję po prostu, żeby uzgodnić, co tam... Jest składnie dosyć, mówi, że tam się, no, widywali się od czasu do czasu po prostu ten... umówili się, że tam, no... On codziennie zasadniczo do niej przychodził, do tej chaty, już zaczęli rozmawiać o jakimś wspólnej przeprowadzce, ten, żeby ten... I... Kruku, ty jak wychodzisz w tym czasie za nim, i że on wyszedł na zewnątrz, już zaczyna powoli zmierzchać i kieruje się w las. Jedną z wielu ścieżek prowadzących między ruinami. Oglądnął się za siebie, ale no, że byłeś jeszcze tam na skraju ciemności, prawda, przy karczmie, więc chyba cię nie zauważył. Idzie dalej. Idziesz za nim. Dobrze. Będę potrzebował testu skradania się, czyli zręczności. Szesnaście. Dobrze. No i ten, wracając tutaj do rannego ptaszka, prawda, i zgniłka. No i kiedyś przychodzę do niej i wchodzę rano i widzę, że tam zniszczone wszystko i jej nie ma i tam, no nie wiedziałem o co chodzi. Zacząłem ją nawoływać, że no, ktoś mógł na nią napaść czy coś i ludzi ściągnąłem ze skraja i konstapelka powiedziała, że to jakieś wargi ją w ogóle wywlekły, czy co. Ale jak to zniszczone, że ograbiona, czy zniszczone, że właśnie... Potłuczone rzeczy, coś tam, nie wiem, no tak jakby tajfun przeszedł przez to jakieś tam. Ale to nikt tego nie słyszał? No, no nie, no, no bo to daleko stąd, panie, tu się nie niesie za bardzo w nocy. No, tutaj czyli nie ma obok żadnych domów innych. Nie, ona dalej właśnie mówiła, że ceni bardziej spokój. Ale tak sama? Wiecie. No, ona się zawsze radziła, to mądra kobieta jest. Ja mam takie pytanie, czy to, co on mówi, albo to, w jaki sposób mówi o tej sali, czy mówi to z taką zażyłością, czy tak właśnie troską, bardzo, bardzo neutralnie właśnie, albo wręcz z taką jakby podszytym czymś, czego mogę nie rozumieć. Wiesz co, pojedziemy na tej szesnastce, to z jednej strony słychać, że mówi, że z uczuciem, jemu na niej zależy, na pewno, to jest pewne. Z drugiej strony coś tam jeszcze jest. Trudno ci powiedzieć, czy to jest bardziej troska o to, że ona nagle zniknęła? Niepewność tego wszystkiego, czy coś? Czy może coś jeszcze innego? A radny ptaszek to tam nie patrzy nawet na to. Nie, ty jesteś absolutnie przekonany, że on jest tak, on jest oddany po prostu jej i trzeba zorganizować, trzeba mu pomóc. Co, nie? To jest 100% ta historia się klei i to ma sens, co, nie? No i tutaj już się zaczynają ugadywać, a to kiedy się umówimy, żeby iść do tego lasu, żeby to Samego świta możemy, bo w nocy to nie ma co się ten szwendać, co nie? Kruku. Mhm. Jesteś w starym lesie. Idziesz co prawda tą ścieżką, którą tą mężczyzna przed tobą, ale jest ciemno. Niesamowicie ciemno. Gdzieś w oddali usłyszałeś urwane wycie wilka. Jakby nagle coś to odcięło, jak ostrzem. Stary las szumi. Drzewa łączą się koronami, nie dopuszczając tu ani skrawka światła od księżyca czy gwiazd. Szlak. Ja widzę dalej tego gościa, za którym idę? Gdzieś miga ci jakaś postać tam w oddali. Być może to jest on. Tak, w tym momencie skręcił
z ścieżki, która prowadzi tu gdzieś dalej, prosto w las, gdzieś w bok. Już słyszałeś nawet szelest, kiedy przedziera się przez krzaki, omija jakieś większe gałęzie. To ja, zachowując w miarę bezpieczny dystans, przez bezpieczny dystans mam na myśli rzucenie zaklęcia, które sprawi, że się nie będzie mógł ruszyć. Idę sobie za nim, rozglądam się, wiesz, sprawdzam, czy nic dookoła nie ma dodatkowego, czy nic się tutaj na mnie nie czai, jakiś, wiesz, ślepia w mroku. O, ślepi w mroku jest dużo. Czy to na gałęziach, drapieżne jakieś ptaki, sowy, coś innego, czy to między krzakami przebiegnie jakieś większe zwierzę, lis, gdzieś w oddali usłyszałeś nawet warchnięcie jakiegoś chyba dzika, tam jeleń spłoszony uciekł. Ten las jest pełen żywych istot i oczu, które cię na pewno obserwują. Ale coś zupełnie niepasującego do natury, sprzed tobą odgłos zatrzaskiwanych drewnianych drzwi i chrobot jakiejś zasuwy. Przed tobą na niewielkiej polanie, już zarosłej młodymi drzewami, stoi stara szopa, która chyba kiedyś była tartakiem, na wpół zawalona. Z wnętrza dobywa się światło rozpalonej jakiejś latarni i po chwili słyszysz tęknięcie i odgłos uderzania. Jakby ktoś kogoś tłukł. Ktoś kogoś tłukł. Tak. No dobrze byłoby nie być tu samemu, natomiast teraz to trochę szkoda by było stracić. Biorę... Nie ma drzwi, nie ma okien, są jedne drzwi, ale są duże szpary między deskami, bo to jest stary, zniszczony budynek. Jest ciemno, więc jakby... Jedyne źródło światła jest z wnętrza tego. Chciałbym wziąć nóż w pierwszej chwili i zeskrobać trochę kory z drzewa, żeby zaznaczyć miejsce, w którym to jest, żebym tu potem trafił. No tak, bo było, jest ciemno, mógłbyś tutaj mieć problem. Ja po prostu idę później trochę za nim, wiesz, jakby cały czas mam w głowie, żeby mieć miejsce mniej więcej 5 metrów od siebie, żeby móc się teleportować i zrobić unik, jakby coś mnie się na mnie rzucało, natomiast no na pewno nie skupiałem się na tym, żeby znaleźć drogę powrotną. Więc zaznaczam sobie to drzewo i próbuję się delikatnie zbliżyć, zobaczyć co tam się dzieje. Myślę, że podejdziesz spokojnie. Słyszysz odgłosy, kiedy pięści uderzają, coś, chrupnięcie nawet, kiedy pęka chyba kość, tęknięcie kogoś, kto jest zakneblowany i próbuje złapać oddech. Kiedy zaglądasz przez szparę, we wnętrzu pośród zniszczonych desek, jakichś pił, jakichś toporów, widzisz, że do głównego pala przytrzymującego dach jest przywiązana jakaś osoba, która leży teraz na ziemi, a mężczyzna, za którym szedłeś, kopie ją teraz w brzuch. I widzisz, że on z tymi czerwonymi włosami, długą brodą i tą blizną na policzku kopie samego siebie. Kogoś wyglądającego identycznie.